Rozdział drugi. Ziemia Halicka, wojewodzina Golska, jej trzej mężowie, Skarb Mochilanki, Logofetowa, Golkonda Podhajecka, Wojna z Radziwiłem, Wojna o Skarby, Pototcy, Skarb po Urszuli Sieniawskiej. Najciekawszym może epizodem prywatnych dziejów Ziemi Halickiej tej pory jest sprawa o Podhajce i złożone w nich skarby fantastycznej wartości, a jedną z najwybitniejszych postaci, jakie się z tego powodu wyłaniają z aktów, jest pani Zofia Zamiechowa. Przez całe ćwierćwiecze ta kobieta stacza zaciętą walkę prawem i lewem z najmożniejszymi przeciwnikami, prowadzi wojnę z potockimi, radziwiłami wolskimi ostrogskimi, buczackimi, a prowadzi ją jak kto chce, na pozwy i armaty. Broni się z niewyczerpaną energią i męstwem przeciw niezliczonym napaściom prawnym i bezprawnym, dźwiga na sobie proces o olbrzymie sumy, jakby kamień młyński przywiązany u szyi, przez cały niemal swój żywot opędza się bez wytchnienia banicyjom, intromisyjom, egzekucyjom, a nawet wyrokom infamii, Aż śmierć, jakby ostatni woźny, powołuje ją na termin ostateczny. Trzykroć zamężna, w żadnym mężu nie może czy nie chce mieć opiekuna i obrońcy. Zawsze sama sobie zostawiona, zawsze swoją osobą występująca. Zawsze z regimentem w energicznym ręku. Rezolutna, absolutna, daje sobie radę w najcięższych sytuacjach. Wychodzi, jeżeli niezwycięsko, to zawsze obronnie z najostrzejszych kolizji. Zofia z Zamiechowa wyszła po raz pierwszy za mąż za Jana Golskiego, Kasztelana Kamienieckiego, po raz wtóry poślubiła Stanisława Lackorońskiego, wojewodę Podolskiego, po raz trzeci w roku 1630 Janusza Skumina-Tyszkiewicza, wojewodę Trockiego. Nazywać ją musimy w ciągu opowiadania pokrótce Panią Zofią, inaczej nie dałyby się zaznaczyć całkiem jasno jedność osoby wobec tylu, zmiennych nazwisk i tytułów. Dom Golskich należy do tych wyjątkowych rodzin polskich, które choć zaznaczyły się historycznie, były tylko jednodniówkami. Wyskoczył jakby z pod ziemi, wystrzelił gdzieś z samego dna kujawskiej szarej szlachty, zabłysnął raptem jak raca, wybił się pod sam strop społeczny żbtej i zgasł raz na zawsze. Nikt przedtem nic nie słyszał o Golskich, a tak nagła, krescytywa, nie dziw, że wywoływała najzłośliwsze komentarze. Kursował też na nią wierszyk bardzo uszczypliwy, który do dziś dnia zachował się po raptularzach szlacheckich. Familia krawczyków przerzeczonych Golskich niewiele zabawiła kronikarzów polskich. Paszkwil ten musiał powstać w kuźni dowcipów rokoszańskich, Bogolscy zaliczali się do najgorliwszych partyzantów króla, ale całkiem nieznana, ciemna przeszłość tej rodziny torowała mu drogę do nieuprzedzonych nawet kół szlacheckich. Pierwsza ilustracja tej rodziny była zarazem i ostatnią. Ilustracją tą był Stanisław Golski, wojewoda ruski, starosta barski, mąż rycerski, towarzysz broni Jana Zamojskiego, żarliwy partyzant króla, jeden z najwybitniejszych obrońców tronu wobec Rokoszu Zebrzydowskiego. Stanisław Golski, ożeniony z Anną Potocką, kasztelanką kamieniecką, gdyby był zostawił potomka, stałby się był niewątpliwie założycielem nowego, możnowładczego rodu, który równocześnie z rosnącymi, właśnie w tej samej porze potockimi, zaliczyłby się niebawem interfamilias triumfales. Nie zostawił jednak wojewoda żadnego potomka, a dobra jego w ziemi halickiej, pod Hajce, Buczacz, Czortków, wziął po nim brat Jan, kasztelan Kamieniecki pierwszy mąż pani Zofii. Ten Jan Golski był jeszcze bardzo małą figurą, kiedy wyszła za niego pani Zofia. Nie przeczuwała pewnie szlachcianka wcale nieświetnego domu, że oddając rękę szlachcicowi także bez majątku i bez znaczenia, właśnie przez to zamęście dostanie się na szczyty społeczne i towarzyskie, że wejdzie w najdostojniejsze koligacje, że będzie panią magnackiej fortuny, że zostanie kasztelanową i po dwakroć wojewodziną. Wszystko to spadło na nią przez protekcję, a potem przez bezpotomną śmierć mężowskiego brata, wojewody ruskiego. Nim została kasztelanową kamieniecką z łaski wojewody, który miał wpływ u dworu, była długi czas tylko pospolitą panią wojszczyną, bo mąż jej był tylko wojskim trębowelskim. Mieszkała z mężem w kobyłowłokach, a mąż ten się chyba odznaczał, że był bardzo chciwy nowin i małmazyj. Kobyłowłoki leżały przy trakcie wiodącym na kamieniec Podolski ze wschodu. Tędy szły wozy z towarami ormiańskimi, z winem mołdawskim i małmazyją. Pan Wojski zawsze czuwał nad tym gościńcem z kilkunastą czeladzi swojej, a kiedy się pojawił wóz z Małmazyją, zatrzymywał go zaraz i zaczynał targować kilka półkówków tego nektaru. Targ nie przychodził do skutku. Kupiec żądał za dużo, pan Wojski dawał za mało, więc aby dobić przecież targu, pan Wojski w krótkiej drodze kazał służbie swojej wziąć parę pułkówków, a kupcowi kazał sobie przysłać poświadczenie zelwowa. Lwowa, po czemu tam małmazyja, a wtedy mu odeszle pieniądze. Kupiec nazywał to gwałtem, pan Wojski rzetelnym targiem. Różnice zapatrywań miał wyrównać Sąd Grocki albo Trybunał. Grek Kosma Salwago Kupiec Lewowski wiele miał o tem do powiedzenia w swoich protestacjach i pozwach. Drugą słabością pana Wojskiego było, że chciał koniecznie wiedzieć, co się w świecie dzieje, a osobliwie na Podolu, gdzie miał dużo krewnych i znajomych. Kto wracał z kamieńca, znajomy czy nieznajomy, szlachcic czy żyd, woźny czy kwestarz, musiał jechać po podkobyłowłoki i musiał się koniecznie zatrzymać. Opowiedzieć panu wojskiemu wszystko, co wiedział i co widział, kto się urodził, kto umarł, kto się ożenił, kto kogo porąbał, kto kogo pozywa, kto co sprzedał, i kto co kupił. Jeżeli się trafił człowiek tak niemowny i niegrzeczny, że zatrzymać się nie chciał albo nie miał czasu, to go pan wojski służbie swojej kazał gwałtem zawlec do dworu i nie puścił, dopóki nie rad był z przymuszonego gościa. Bardzo też często tak bywało, że kto się wyrwał z takiej gościny, biegł prosto do grodu Trębowelskiego i tam zwierzał się z swoich wrażeń kobyłowłockich, a w tych oblatowanych zwierzeniach było więcej żółci niż wdzięczności dla gospodarza, który uczciwą szlachtę na dobrowolnej drodze hamuje, zawraca, łapa, niewoli i więźniem czyni, jak się wyraża jedna z ofiar ciekawości pana Wojskiego. Nie miała pani Zofia i później pociechy z tego męża. Pan kasztelan uchodził za niedołęgę, bardzo słabego umysłu i miał nałogowo oddawać się pijaństwu. Własny brat jego stryjeczny, Bartłomiej, nazywa go w urzędowym akcie człowiekiem z wieku i nałogu niepoczytalnym. A szlachcic Adam Czołowski, który doświadczył na sobie silnej rączki pani Zofii, bo wypędziła go zbrojną przemocą z dzierżawy litatyńskiej, protestując się przeciw Kasztelanowej, powiada o niej, iż acz ma małżonka swego, ale i dla lat zeszłych, i dla zdrowia upadłego, i trunkami zmożonego, i z innych miar defektami na pamięci i baczeniu obłożonego, regiment, rządy wszystkie, na się wziąwszy, Proprietatem wszystkich majątności sobie sposobiwszy, heroikam w domu potestatem sobie przywłaszczyła. Klątwą, która ścigała panią Zofię przez całych niemal 25 lat, źródłem nieskończonych kłopotów, procesów, a później i gwałtów, była sprawa skarbów podchajeckich. Sprawa powikłana, ciemna, tajemnicza, której całkowitego wyjaśnienia daremnie szukamy w aktach ziemi halickiej choć dokumenta odnoszące się do niej wypełniają sporą bardzo część kilkudziesięciu ich roczników. W roku 1612, kiedy Stefan Potocki, wówczas jeszcze tylko starosta feliński, zięć Jeremiego Mochiły, gospodarza wołoskiego, z którego córką Maryją był ożeniony, wybierał się na ową tak nieszczęśliwą dla niego, jak i dla jego towarzyszy wyprawę do Wołoch, aby na stolicy gospodarskiej osadzić swego szwagra Konstantego Mochiłę, Żona jego i jej towarzyszka, logofetowa wołoska Mauroina, deponowały dla bezpieczeństwa wszystkie swoje klejnoty i kosztowności w Zamku Podhajeckim. Podhajce były w posiadaniu wojewody ruskiego Stanisława Golskiego, który zamek tamtejszy doprowadził do bardzo obronnego stanu, a jako powinowaty Stefana Potockiego, orzeniony był z jego bratanicą Anną, dawał podwójną rękojmię, że skarb powierzony mu i murom jego twierdzy pozostanie nienaruszonym depozytem. Tymczasem wojewoda zaraz po przyjęciu w przechowanie skarbów mochilanki i jej towarzyszki logofetowej umarł, a brat jego Jan, mąż pani Zofii, objął bezzwłocznie hajce w posiadanie. Prawie równocześnie Stefan Potocki, pobity sromotnie na Wołoszczyźnie przez Turków z wielką osławą i ohydą narodu polskiego, jak się wyraża w pamiętniku swym Maskiewicz, wojsko wszystko stracił, wywołując płacz i narzekania wielkie matek w Polsce o stracenie dzieci, które z akademii, ze szkół wywiódł był na tę wojnę i sam dostał się do pogańskiej niewoli. Podwójnie, tedy zaniepokojona żona jego, zażądała od golskich wydania depozytu. Żądanie jej było daremne, skarbów już nie było, przepadły. W czerwcu roku 1613 oświadcza się w Grodzie Halickim Maryja Mochilanka Potocka przeciw Janowi Golskiemu, Kasztelanowi Kamienieckiemu i przeciwko Zofii Zamiechowa-Golskiej, małżonce jego, że oni w roku blisko przeszłym, nie ochroniwszy swego stanu szlacheckiego, który ma być w każdej rzeczy chroniony i nie obawiając się prawa pospolitego, w tej mierze in deliquentes, srodze napisanego, po wzięciu do więzienia pana Starosty Felińskiego przez Stefana Tomrze, hospodara Wołoskiego, skarby i rzeczy swoje własne, które pani starościna Felińska, w niebytność pana Starasty, małżonka swego, wespół z przyjacioły swymi, i za pozwoleniem nieboszczyka, pana Stanisława Golskiego, wojewody ruskiego, brata rodzonego pana Jana Golskiego, do zamku podchajeckiego dla bezpiecznego zachowania odwiozła. I w sklepie zamknęła. Odbiwszy kłódki i pieczęci, pani starościny oderwawszy i zamki otworzywszy, sapety, kłódki od nich oderwawszy i odbiwszy, gwałtem zabrali i od tego czasu wydać nie chcą i owszem, przy sobie trzymają. Po tym wstępie idzie rejestr klejnotów i kosztowności obejmujący kilkadziesiąt stronic, z którego wypływa, że skarb mochilanki... Fantastycznie bogaty w perły, złoto, drogie kamienie, miał wartość dochodzącą do sum bajecznych na owe czasy, a zamek podhajecki kryjąc go pod swoim sklepieniem, był jakby drugą golkondą władców Hyderabadu. Jest to jakby fantazyja z bajki o zaczarowanym skarbie. Sterczą przed oczyma stosy dukatów i portugałów, piętrzą się góry sreber. Przesiewają się jak pospolity groch perły, jak żwir rzeczny przesypują się diamenty, rubiny, szafiry, szmaragdy. Rejestr, przytoczony w całości zanadto by zajął miejsca i zanadto znużyłby nie tylko czytelnika, ale nawet czytelniczkę. Streścić go musimy jak najzwięźlej. Najpierw wtedy było w tym depozycie mochilanki i jej przyjaciółki logofetowej... Około 70 tysięcy dukatów w gotówce, a mianowicie w czerwonych złotych, w portugałach, monetach ważących każda po 15 dukatów, w główkach świętego Jana, to jest zapewne w wykopanych złotych monetach rzymskich, a więc suma przenosząca prawie 2 miliony koron dzisiejszej monety. Za gotówką idą klejnoty, łańcuchy, pierścienie, manele. Noszenia, kanaki, a wszystko to sadzone drogimi kamieniami. Jest tam dziesięć ciężkich łańcuchów, długich i miąższych, które się aż po ziemi włóczyły, jak czytamy w rejestrze, kanaki z diamentami, szafirami i rubinami, po dwa tysiące i trzy tysiące dukatów wartości, krzyżyki, siedem maneł, siedemdziesiąt pierścieni z dużymi diamentami i rubinami z których jeden otaksowany na sześć tysięcy dukatów, kilka sznurów pereł do opasywania, dwadzieścia dwa puzder stołowego srebra, najkosztowniejszej roboty, dziesięć puzder srebrnych łyżek, dwadzieścia ogromnych mis i tac srebrnych, osiemnaście konwis srebrnych, dwie korony złote osypane diamentami, rubinami i perłami, wikaryjka na aksamicie haftowana diamentami i szafirami, Trzy krupki pełne luźnych drogich kamieni, sześćdziesiąt roztruchanów wielkich srebrnych pozłocistych, sto pucharów i kubków, szesnaście dużych miednic i nalewek, czarki koralowe oprawne w złoto, kameryzowane diamentami, szafirami i rubinami, dwadzieścia czar i czarek złocistych, dwie kosztowne hebanowe szkatuły, w których było dwieście chust tureckich, bogato haftowanych złotem... Szkatuła pełna drogich nieoprawionych jeszcze kamieni, trzydzieści kwiatów tureckich z rubinami i szafirami i tak dalej. Niemniejsze bogactwa były w garderobie mochilanki, stanowiącej także znaczną część depozytu w kobiercach, futrach, makatach, obiciach. Była tam koszula carska, perłami sadzona i buty carskie, tak samo ozdobione wartości tysiąca czerwonych złotych, dziesięć zawojów tureckich, 3 ferezyje wartości tysięcy talarów, 12 deli po 1000 i 2000 talarów, aksamitnych, atłasowych, teletowych, złotogłowowych, podbitych najprzedniejszymi sobolami, z guzami złotemi, rubinowymi, diamentowymi i tym podobne, ze złotymi haftami, listwami, frędzlami i 30-letników złotogłowowych i tabinowych, aksamitnych i atłasowych kilka płaszczyków sobolowych i rysiowych sadzonych perłami, rubinami i diamentami, dziesięć czepców tkanych perłami i kamieniami, dziesięć soroków soboli, sześć soroków kun, 160 sześćdziesiąt kobierców najrozmaitszego rodzaju i najbogatszej wschodniej roboty, jedwabnych, adziamskich, dywańskich, welencowych i tym podobne. Zasłona, czyli tak zwany opłotek do łóżka natykany perłami Kamieniami i złotem wartości dziesięć tysięcy talarów. Obicie adamaszkowe do czterech komnat, karmazynowe do samej ziemi wychodziło. Przy niem frędzle złote na pięć szerokie, po pięćset łokci na jedną komnatę. Takiej samej kosztowności kapy na stoły, całe postawy, półsetki i sztuki felendyszu, atłasu, aksamitu, cztery sztuki niekrajanego złotogłowia, mnóstwo rzeczy i fraszek tureckich i tak Osobny dział depozytu stanowią rzeczy, które jej mość pani starościna Felińska do kościołów albo cerkwi sprawiła, przygotowała i do tegoż depozytu Podhajeckiego ręką swoją własną, sławnej pamięci panu wojewodzie ruskiemu Golskiemu oddała. Figurują tu cztery kielichy złote wartości 1200 czerwonych złotych, obraz w szczere złoto oprawny, dziesięć kielichów srebrnych pozłocistych. Cztery złote pateny, dziesięć srebrnych paten pozłocistych, mis, czar, lichtarzy, kadzielnic kościelnych srebrnych, złocistych kamieniami sadzonych sztuk kilkanaście, ornatów osiemnaście perłami i złotem haftowanych, każdy po tysiąc czerwonych złotych. I dwadzieścia ornatów niehaftowanych po sto czerwonych złotych, trzydzieści kap, co się w nie dyjakowie ubierają, Rozmaitych złotogłowowych i teletowych kobierców klasztornych, jedwabnych i adziamskich sześćdziesiąt. Ale najkosztowniejsze między tymi cerkiewnymi rzeczami były Ewangelie i Welum. Ewangelii oprawnych szczerem złotem było trzy. Każdej oprawa ważyła po trzy tysiące dukatów. Ewangelii oprawnych srebrem pięć. Welum było nie tylko przedmiotem olbrzymiej wartości materialnej, ale i arcydziełem sztuki haftarskiej. Haftowane na atłasie czerwonym, takie opisuje inwentarz, haft w kamienie, diamenty, rubiny, perły, na którym wszystka męka pańska wyrażona jest. Tak wielkie to welum jako kobierzec dywański wielki, które welum kosztuje trzydzieści tysięcy dukatów. Nie tak bajecznie wielki ale zawsze bardzo bogaty był depozyt Heleny Mauroinej, żony Logofeta Wołoskiego, przyjaciółki Mochilanki Potockiej. Zawierał on trzydzieści tysięcy dukatów w gotówce, mnóstwo klejnotów, złota, srebra, kosztownych futer, rozmaitych szat niewieścich, jak ferezyj, deli, Szub, szarafanów, ałajczyków, letników, kopieniaków i tym podobnych, z najdroższych jedwabnych materii i złotogłowia – i otaksowany był wraz z gotówką na około ćwierć miliona złotych, a więc na sumę, która sięgałaby około 4 milionów koron. Wartość depozytu Mochilanki, otaksowany przez nią samą w przesadnej, zgoła fantastycznej wysokości, zmoderował w roku 1615 Trybunał Lubelski prawie o całą połowę, a przecież przyznał mu cenę, która na dzisiejszą monetę równałaby się sumie około. 6 milionów koron. Moderując tak samo wartość depozytu logofetowej, otrzymalibyśmy sumę 8 milionów koron, jako wartość obu depozytów razem wziętych, licząc się atoli jeszcze ostrożniej z przesadą procesową owych czasów i redukując to znowu do połowy, otrzymamy przecież 4 miliony koron, jako cyfrę, w którą łatwiej uwierzyć można. Gdzie się podział ten skarb olbrzymi? Zamek podchajecki nie był zdobywany, nie był nawet oblegany przez nikogo w tym czasie. Skarb nie mógł paść ofiarą nieprzyjaciół lub opryszków. Nikt nie miał przystępu do sklepów podziemnych. Jedni tylko golscy mogli dostać się do niego, naruszyć go, a nawet przywłaszczyć sobie w całości. Skarb powierzono nie im, ale Wojewodzie Ruskiemu, a wojewoda nie żył. Pokusa była wielka, sposobność łatwa Odpowiedzialność daleka, w każdym razie nie bezpośrednia. Stefan Potocki w niewoli, bez widoków powrotu, nie ma całkiem pozytywnego dowodu w aktach, że golscy przywłaszczyli sobie skarb Mochilanki, a przecież nie ulega wątpliwości, że przepadł w ich domu i między nimi. Trudno posądzać zmarłego wojewodę ruskiego, że on skarb zabrał, nie miał do tego czasu, umarł bezpośrednio po jego przyjęciu. Mógł skarb zginąć w czasie między śmiercią wojewody a przybyciem jego spadkobiercy, kasztelana Kamienieckiego do Podhajec, ale gdyby tak było, nie milczałyby o tem księgi grodzkie i akta procesowe, broniłaby się tem pani Zofia. Tymczasem nie broni się żadnym wypadkiem tego rodzaju, nie zasłania się zmarłym wojewodą, nie zasłania się ani mężem nietrzeźwym, ani służbą niewierną. Nie przyznaje się nigdy otwarcie, że skarb zabrała ale i nie wypiera się tego. Przeciwnie, zdradza się w ciągu procesu, a nawet i w testamencie swoim, że coś z tego skarbu jeszcze ma u siebie. Główny proces nie obraca się zresztą około kwestyi, czy Golscy zabrali, czy nie zabrali deponowanych w Podhajeckim Zamku skarbów, bo dekret grodzki rozstrzygnął zaraz z początku kwestyje te na ich niekorzyść. Jest on tylko wojną na kruczki i fortele prawne, na impugnacje. Na apelacyje, relaksacyje, restytucje, intromisje i glejty jest wojną prowadzoną ze strony Potockich o to, aby wyrok jak najprędzej był wykonany ze strony Zofii Golskiej o to, aby go ciągle kwestionować, unieważniać, wykonanie jego odwlekać. Co nas, dzisiejszych ludzi, uderzać musi najbardziej w tej sprawie, to możliwość samego faktu, aby dama stojąca na szczycie społecznej hierarchii. Aby kasztelanowa i wojewodzina dopuścić się mogła takiego czynu, jakim było przywłaszczenie sobie cudzej własności, tem świętszej, że powierzonej w zaufaniu. Co jest zagadką w tym długim procesie, to upór tej kobiety, upór buntowniczy przeciw prawu, a może i sumieniu. Kiedy przyszło do pierwszych kroków procesowych, Zofia miała już drugiego męża, lanskorońskiego. Jakie zajmie stanowisko wobec reklamacji sądowych Mohilanki Potockiej, daje do zrozumienia już przy pierwszych pozwach. Kiedy woźny jawi się z nimi w Podhajcach, pani Zofia każe burmistrzowi uderzyć w dzwony na gwałt i zamknąć bramy miasteczka, a hajducy jej pędzą uciekającego woźnego przed sobą przez dwie całe mile. Nie pomaga jej to wiele. Pierwszy wyrok zapada przeciw niej z wyjątkową szybkością. Właśnie bowiem w tym czasie, w roku 1613, stanęła na Sejmie konstytucja, kto wie, czy nawet tym specjalnym wypadkiem niewywołana, która pozwalała urzędom grodzkim na aferowanie w krótkiej drodze wyroków za naruszenie depozytów. Iż dla częstych najazdów nieprzyjaciół opiewa ta konstytucja, obywatele ruskiego i podolskiego województwa zwykli przechowywać depozyty swe w klejnotach, złocie Srebrze i innych ruchomych rzeczach, w mieściech i zamkach bezpieczniejszych, a wielkie się w tym szkody przez zabieranie i gwałcenie takowych depozytów dzieją. Za prośbą posłów ziemskich i zgodą waszych Stanów, prawo o rozboje na drogach, albo najście na dom, na gwałtowniki takowych depozytów, tak przeszłych, którym by rok jeszcze nie ekspirował, jak i przyszłych pociągamy. I forum, i prawny postępek w sądzie grockim naznaczamy. W czasie, kiedy stanęła ta konstytucja, nie upłynął był jeszcze cały rok od powierzenia depozytu Mochilanki i Mauroinej sklepom zamku podchajeckiego. Sąd tedy Grodzki i Halicki mógł zastosować tę skróconą procedurę przeciw pani Zofii. Dekret nakazujący bezwłoczne wydanie depozytu pod karą Banicyi i infamii. Stanął więc bardzo szybko i to nie tylko w sprawie z Mochilanką, ale i w drugiej tegoż rodzaju. Nie tylko, bowiem sama Mochilanka i jej przyjaciółka Logofetowa straciły swoje depozyty w podchajcach. Doznał tego samego losu w Buczaczu skromny depozyt szlachecki powierzony wojewodzie Golskiemu przez Pawła Dąbskiego. Buczacz także należał do Golskich. Szlachcic stracił całą swoją gotówkę, a wynosiła 3000 złotych. Żona jego wszystkie swoje klejnociki i sreberka, co wszystko razem Dąbscy taksują sobie na 10 tysięcy złotych. A kiedy Dąbski, starzec, 80-letni, upomina się u Zofii o zwrot swego depozytu, dwaj słudzy kasztelanowej znieważają go czynnie. Na dekret sądu grockiego odpowiedziała Zofia gradem rekryminacji i obelg zwróconych przeciw Stanisławowi z Hermanowa Włodkowi wojewodzie Bełskiemu, który był w tym czasie starostą Halickim i całemu Sądowi grockiemu. Wszystkim urzędnikom Halickim, staroście, sędziemu Hieronimowi Strzeszowi, podstarościemu Janowi Sfoszowskiemu, pisarzowi Janowi Wolskiemu, zastępcy podstarościego Stanisławowi Zbijewskiemu, zarzuca prywatnie i publicznie stronniczość, perwarykację, fałszerstwo aktów w procesie z Mochilanką, wytacza im pozwy i taksuje sobie szkodę wyrządzoną przez wyrok niesprawiedliwy na 500 tysięcy grzywien. Przeciw samemu wyrokowi apeluje Zofia do Trybunału. Mimo skróconego konstytucyją o depozytach postępu prawnego, spór wchodzi na drogę zwykłego cywilnego procesu. Tymczasem jednak zbierają się skąd inąd ciężkie chmury nad głową kasztelanowej, Przypuszczają do jej fortuny szturm gwałtowny nowi nieprzyjaciele. A w tej walce, która ją czeka, zasługuje Zofia o tyle przynajmniej na sympatyję, że tym razem nie odpowiada za własne osobiste winy, jak może w sprawie skarbu mochilanki, ale pokutować musi za grzechy cudze. Wojewoda ruski Stanisław Golski wraz z podchajcami i buczaczem pozostawił bratu swemu, a pierwszemu mężowi pani Zofii sporo procesów w spuściźnie. Wszystkie pretensje, jakie ktokolwiek miał do zmarłego wojewody, obaliły się teraz na jego spadkobierce Kasztelana Kamienieckiego, a po jego śmierci na jego wdowę jako spadkobierczynię i dożywotniczkę dóbr mężowskich. Zofia musi bronić się na wszystkie fronty i podziwiać należy energię i odporność tej kobiety, która wytrzymuje ten nawał procesowych ataków, i walczy do upadłego z całą falangą bardzo możnych adwersarzy. Spadkobiercy Buczackich sięgają po Buczacz, spadkobiercy Wolskich po Podchajce. Na Buczaczu ubezpieczony był posag pierwszej żony wojewody Golskiego, Katarzyny Buczackiej i posag drugiej Buczackiej, Elżbiety z domu Padniewskiej. Spadkobiercy obu tych Buczackich dopominają się o zwrot sum posagowych i grożą zajęciem dóbr Buczackich. Innego i to, Wyjątkowego rodzaju jest pretensja Wolskich. Wojewoda Stanisław Golski kupił dobra podhajeckie od Jana Wolskiego, ojca Mikołaja, marszałka Wielmożnego Koronnego za 70 tysięcy złotych, a więc za sumę bardzo niską, jeżeli się zważy, że majątność ta obok miasteczka i zamku Podhajce obejmowała około 20 bardzo rozległych włości. Spadkobiercy tego Jana Wolskiego i synowie marszałka Mikołaja, tudzież inni krewni najbliżsi obydwu tych Wolskich, czekońscy i morscy, pozywają Zofię jako spadkobierczynie wojewody o zwrócenie dóbr podhajeckich z tytułu tak prawa retraktu i bliższości iuris retractus iuris propinquitatis które pozwalało najbliższym krewnym domagać się unieważnienia sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny kupna. Wszystkie mochilanki, ile ich było, a więc Stefanowa Potocka, Michałowa Wiśniowiecka, Samuelowa Korecka, Maksymilianowa Przerębska, wytaczają Zofii pozwy o sumę 15 tysięcy złotych, której zwrotu żądają od niej jako od spadkobierczyni wojewody Golskiego. A to z tego tytułu, że wojewoda wziął te pieniądze od ich brata Konstantego na zaciąg żołnierzy, a zaskoczony śmiercią ani żołnierzy nie dostawił, ani pieniędzy nie zwrócił. Najcięższym jednak i najgroźniejszym przeciwnikiem wojewodziny Zofii był książę Jan Jerzy Radziwił, kasztelan trocki, który imieniem swej żony Leonory Ostrogskiej, wdowy po Hieronimie Jazłowieckim Rościł sobie pretensje do wojewody golskiego o spustoszenie dóbr Koryszczowa, Kapuścianej, Śniedkowic i Połowiec, gdzie chorągwie jego komendy i rotmistrzostwa wyrządziły były szkody otaksowane na 90 tysięcy grzywien. Radziwił, przewiódł tę sprawę zwycięsko na Kasztelanowej jako spadkobierczyni wojewody i wyrobił sobie prawo intromisyj na Buczacz i wsie do niego należące. Wiemy, co znaczyły takie intromisyje, jeżeli nie były poparte siłą zbrojną. Pani Zofia każdą taką intromisyję temerę denegawit, odsyłając woźnego z kwitkiem i guzami. Ale z Radziwiłem nie było żartów. Wiedziała o tem wojewodzina, opatrzyła tedy zamek Buczacki, wzmocniła jego załogę i zaprowiantowała obficie, aby wytrzymać mógł dłuższe nawet oblężenie. Było to w roku. 1614. Wypadła jej wówczas droga do Lublina na terminy trybunalskie. Przed wyjazdem więc swoim raz jeszcze przekonała się sama, czy Zamek Buczacki jest w stanie dostatecznej obronności, a uspokojona pod tym względem ustanowiła komendantem niejakiego Jana Kaszowskiego i wyjechała. Korzystał z tej nieobecności radziwił starosta Halicki Włodek. Miał już mandat królewski, aby go intromitował do obuczacza drogą przymusowej egzekucji, siłą zbrojną szlachty halickiej, Mota Nobilitate, która, jak wiemy, w takich wypadkach obowiązaną była dać pomoc staroście. Włodek wezwał osobnym uniwersałem szlachtę, aby dała mu zbrojną pomoc, i zjechała się w tym celu na dzień 15 stycznia 1614 roku pod Baryszem. Tym razem. Nie potrzeba było jednak ruszenia szlachty. Radziwił mógł wykonać zajazd zbrojny własnym swym zaciągiem dworskim, a formie prawa stawało się zadość, jeśli taki zajazd odbył się w asystencji któregoś z urzędników grodzkich. Asystencji tej podjął się Jan Swoszowski, podstarości Halicki, który w relacji swojej twierdzi, że przed egzekucją urząd grodzki używał wszelkich pokojowych środków, aby kasztelanową skłonić do dobrowolnego poddania się wyrokowi, że posyłano do niej przyjaciół wspólnych, a mianowicie Aleksandra Zborowskiego, Mikołaja Czuryłę i innych, ale wszystko to było daremnym trudem, bo pani Zofia ustąpić nie chciała. Przyszło tedy do zbrojnej wyprawy na buczacz. Kiedy radziwiłowski zastęp stanął przed buczaczem, powitano go wprawdzie z zamku strzałami z dział i moździerzy. Nad spodziewanie jednak opór był słaby i zamek opanowano z łatwością. Pani Zofia, powróciwszy z Lublina, zastała już fakt dokonany, ale przyszła zaraz do przekonania, że zamek opatrzony przez nią doskonale oddał się Radziwiłowi tylko za zdradą komendanta Koszowskiego, który miał być w porozumieniu z Radziwiłem, Mikołajem Czuryłą, Jerzym Buczackim, bo i ci dwaj ostatni wzięli udział w zajeździe. Według pozwów i protestacji, które wnosi wojewodzina do aktów halickich, radziwił, uderzył na zamek Buczacki w dwa tysiące ludzi i odpowiednią ilość dział, ale byłby go nigdy nie zdobył, gdyby Kaszowski, który ślubował czujność i wierność słowem szlacheckiem i sakramento militarii, nie okazał się był zdrajcą. Uczynił on konspiracją, wierną służbę oddalił, Inną skorumpował i tak wszystko urządził, że radziwił, dostał się do zamku per insidias, z tyłu w pewnym miejscu dziurę uczyniwszy. Za tę zdradę ścigała kasztelanowa kaszowskiego sądownie i uzyskała nawet przeciw niemu dekret infamii. Nie puściła także płazem zajazdu buczacza. Wytoczyła pozwy radziwiłowi, jego żonie, staroście Stanisławowi Włodkowi i podstarościemu Sfoszowskiemu o zbrojny najazd. O gwałt, o rabunek, o przelew krwi, bo o zabicie dwóch i zranienie kilku jej dworzan. Zarzuca w pozwach swoich Radziwiłłowi, że przy zajęciu buczacza zrabował jej pieniądze, klejnoty, złoto, srebro, futra, obicia, konie i tym podobne. Ocenia sobie szkodę na 600 tysięcy grzywien i ma przynajmniej tę błahą satysfakcję, że trybunał skazuje zaocznie Radziwiłła na karę banicy i infamii, co nic nie szkodzi radziwiłowi i nic nie pomaga wojewodzinie, bo w ślad za tym zaocznie ferowanym dekretem idzie sublewacyja i salwus conductus królewski. Takie już było szczęście wojewodziny Zofii, że po każdym mężu dziedziczyła długi, pretensje prawne i procesy. Po pierwszym spadł na nią cały bezlik pozwów, o których mówiliśmy, po drugim, lanskorońskim, Przybył jej zastęp nowych przeciwników w Czuryłach. Siostra bowiem Landskorońskiego, była za Mikołajem Czuryłą, który zaraz wystąpił w imieniu swojej żony z pretensyjami do spadku. Zaszedł wtedy w utrapionym życiu pani Zofii przykry epizod. Powtórzyła się historia zdradzieckiego odjęcia Buczacza. Zaraz po śmierci korońskiego 1617, musiała pani Zofia w sprawach procesowych wyjechać na sądy trybunalskie do Lublina. Skorzystał z tej nieobecności Czuryło, przekupił załogę podchajecką i zdradą opanował zamek, który wojewodzina, jak to z goryczą powiada, opatrzyła była przezornie przed wyjazdem, nagromadziwszy w nim dział moździerzów, hakownic, muszkietów, puchaków, kul, prochu, mąk, kasz, grochów, mięs, połci, masła, serów, wina, miodów pitych i pzaśnych ad plenam abundantiam. Wróciwszy, wojewodzina zanosi przed Grodem Trębowelskim żałośną i gwałtowną zarazem protestację przeciw zdradzieckiej służbie swojej podchajeckiej, a ta znowu reprotestuje z twierdząc, że nie ślubowała wierności pani Zofii, ale jej zmarłemu mężowi, Land korońskiemu, i że ponieważ pani wojewodzina była pod wyrokiem infamii, nie godziło się jej patrocinować i w komplicitas popadać, wtedy, skoro pani Czuryłowa, siostra nieboszczyka, skłoniła się zapłacić, co komu należało, po jej stronie stanęli i co uczynili, wszystko dobrze, przystojnie poczynili, jako się zacnym szlachcicom i dobrym sługom nieboszczykowskim godziło. Niedługo jednak utrzymał się Czuryłow w Podchajcach, już w tym samym roku wracają one w posiadanie wojewodziny. Na domiar kłopotów musiała pani Zofia równocześnie toczyć ciągle wojnę ze swoimi dzierżawcami i sąsiadami, z którymi przychodziło do krwawych utarczek, jak na przykład z panem Stanisławem Kilianem Boratyńskim, znanym już nam dobrze, mężem Łachodowskiej. Wypadek chciał, że się zetknęły z sobą dwie kobiety wyjątkowej energii, charakteru i gwałtownego temperamentu, bo łachodowska w zatargach męża z wojewodziną z pewnością nie odgrywała biernej roli. W jednym z takich sporów, w którym chodziło o prawo rąbania lasu, Boratyński stoczył żwawą potyczkę z ludźmi kasztelanowej i musiał z niej wyjść zwycięsko, bo pani Zofia żałuje się w grodzie, że kiedy zrudnik z własnych swoich lasów drzewo zwozić kazała, Boratyński, przybrawszy sobie lisowczyków i ludzi luźnych, swawolnych, Służby nie mających, od miejsca do miejsca pomykających, ubrawszy ich w zbroje, pancerze, szyszaki i misiurki, fury przejeżdżające opadł, more hostilli z okrzykiem tatarskim: Jawaj! Jawaj! Sługi jej poranił, woły do wozów pozabierał, chłopów pograbił, a tem jeszcze nie kontent, na zdrowie jej violenter odpowiada. Tymczasem główna sprawa. To jest sprawa o zabrane w podchajcach skarby drzemała. Obie pokrzywdzone kobiety, Mochilanka Potocka i logofetowa Helena, pozbawione męskiej opieki, nie umiały sobie dać rady ze zręczną i rezolutną przeciwniczką, która nauczyć się mogła z doświadczenia wybornie, jak się prawem i lewem opędzać na gabywaniu. Ale około roku 1615 wraca z niewoli Stefan Potocki, a prawie równocześnie Logofetowa wychodzi za mąż za Jerzego Dydyńskiego podczaszego Halickiego. Potocki i Dydyński przypuszczają walny szturm do Wojewodziny. Proces, energicznie poparty, dojrzewa nareszcie i w roku 1615 pęka formalną bombą nad głową pani Zofii. Wojewodzina, zrozpaczona, przeszukuje wszystkie sklepienia, lochy i podziemia pod Chajeckiego zamku, wydobywa kilka kufrów, skrzyń i miechów o których nikt nie wie, co w sobie zawierają, czy skarby, mochilanki, czy też stare jakieś rupiecie i świadczy się przed Trybunałem, że jeśli był jaki depozyt w podchajcach, to chyba jest w tych skrzyniach i kufrach, bo tylko to znalazła. Niech sobie to potoccy zabierają i niech jej dadzą raz czysty spokój. Ale żąda, aby to wszystko przyjęli na ślepo i nie pozwala otworzyć przedtem bel i kufrów i sprawdzić, co się w nich kryje. Oczywiście potoccy nie chcą przyjąć kota w worku i domagają się zbadania zawartości tajemniczych pak i miechów, w których nie uznają swego depozytu. Trybunał przyznaje im racyje, a kiedy wojewodzina trwając w swoim uporze, zabiera worki na powrót do podchajec, zapada na nią ostateczny, prawomocny dekret banicy i infamii. Teraz dopiero przychodzi na serio do otwartej wojny. Stefan Potocki werbuje siły zbrojne, aby przeprzeć lewem, czego nie mógł wymusić na wojewodzinie prawem. I rzecz to ciekawa i rzucająca pełne światło na energię i mężny charakter wojewodziny, że ani Potocki, ani nikt z dalszych przeciwników pani Zofii nie waży się targnąć otwartą siłą na jej zamki i dwory, skoro sama jest w domu i we własnych rączkach dzierży komendę nad swoją załogą i czeladzią że trzeba dopiero jej nieobecności, aby się zamach udał. Tak było i teraz. W roku 1618 pani Zofia znowu jest w Lublinie, bo jak wahadło, wisi ta kobieta między domem a dalekim trybunałem i wtedy to Potocki, w sześciuset ludzi, napada na Holchocze, gdzie załoga wojewodziny długo dzielnie się trzyma, aż nareszcie zmożona głodem ustępuje z oblężonego dworu, Następnie zebrawszy jeszcze liczniejszą kupę Wołochów, Serbów, Sabatów i kozaków, rusza na podchajce, zajmuje się okoliczne, osacza dookoła zamek i rozpoczyna oblężenie. Nim go jednak mógł zdobyć, wraca pani Zofia z Lublina, ale widząc się wobec przemocy, nie mogąc podołać tylu sprzymierzonym przeciw sobie przeciwnikom, wyczerpawszy wszystkie wybiegi pieniackie, przyparta niejako do muru przystępuje nareszcie do ugody i zawiera ze Stefanem Potockim intercyzę, która umarzać ma pretensje nie tylko mochilanki, ale i logofetowej zarazem. Wojewodzina przyjmuje bardzo ciężkie warunki, opłaca skarby olbrzymim obszarem ziemi, odstępuje drogą wieczystej donacji trzy miasta z zamkami, Buczacz, Czortków i Wierzbów i 23 włości do klucza buczackiego należące – a nadto dobra swe w powiecie kamienieckiem, sokole i uście. Do tych dóbr ma dodać jeszcze z osobna klejnotów i sreber za sumę 20 tysięcy złotych, a nadto obowiązuje się spłacić wszystkie długi, jakie ciążą na odstąpionych tą intercyzyją majątnościach. W końcu powinna wojewodzina oprócz srebra, złota i klejnotów, wspomnianej powyżej wartości, zwrócić Potockiemu także i prawa... Przywileje, intercyzy, listy graniczne i insze wszystkie tak polskie jak wołoskie, które by w tym tam depozycie podhajeckim były i znalazły się. Dotrzymanie obopólne tej intercyzy zastrzeżono zakładem w sumie łącznej około 500 tysięcy złotych. Zdawałoby się, że ta intercyza zawarta za rozsądkiem wspólnych przyjaciół, zatwierdzona wyrokiem trybunalskim... Położyć była powinna stanowczo kres procesom. Stało się inaczej. Wojewodzina nie dotrzymała najważniejszych warunków ugody, częścią z braku dobrej woli, częścią z braku pieniędzy. Miała oddać bezzwłocznie w posiadanie objęte intercyzą dobra, a zwlekała z zeznaniem donacyjnego aktu, miała je eksonerować przez popłacenie ciążących na nich długów, które dochodziły 100 tysięcy złotych, a nie miała na to pieniędzy. Miała dać klejnotów i złota za 20 tysięcy złotych, a wszystkie jej klejnoty i kosztowności zastawione w roku 1614 u Stefana Mieleckiego owego sławnego i w pieśniach opiewanego pogromcy Tatarów, za 20 tysięcy złotych, niewykupione w terminie, przepadały na rzecz wierzyciela. Posypały się znowu pozwy i dekrety. Od roku 1618 wojewodzina jest pod infamią i ratuje się tylko Glejtem Królewskim od jej następstw prawnych. Straciwszy dobra Buczackie, ratuje rozpaczliwie klucz podhajecki, wystawiony teraz na nieustanne zamachy potockich, którzy pretensyj swoich o niedotrzymanie warunków intercyzy na tej majętności energicznie dochodzą. Około roku 1629. Wojewodzina wychodzi po raz trzeci za mąż, za wojewodę Trockiego, Tyszkiewicza, ale i w tym małżonku nie znajduje, jak się zdaje, czynnej pomocy w swoich kłopotach, bo zawsze sama chodzi około zagrożonych swych interesów, sama uwija się po roczkach grockich, sama jeździ na terminy trybunalskie i odbywa ustawiczne konferencje z prawnikami. Umiera wkrótce i główny jej przeciwnik, Stefan Potocki. Owdowiała mochilanka wychodzi po raz wtóry za wojewodę sandomierskiego, Firleja. Zmieniają się osoby lub nazwiska w procesie, ale sam proces wlecze się dalej i po zawarciu intercyzy trwa jeszcze lat czternaście. Do wrodzonej wojowniczości wojewodziny, do jej pieniackiego nałogu przybywa jeszcze nienawiść do potockich, którzy czyhają na podhajszczyznę, oddać ją gotowa komukolwiek bądź... Za cokolwiek bądź byle nie dostała się w ręce tej rodziny. Nie zdołałaby się jednak była utrzymać przy podhajcach, gdyby nie pomoc Mikołaja Granowa Sieniawskiego, starosty Ratneńskiego, który pożyczył jej 200 tysięcy złotych, ubezpieczając się na tych dobrach. Miała wojewodzina Zofia ostatecznie tę pociechę, że umierała w podhajcach, że majętność ta. Nie dostała się za jej życia przynajmniej potockim, ale gdyby była żyła kilka lat dłużej, widziałaby była z goryczą, że nie udaremniła ich planów. Wojewodzina umiera w roku 1635, a sześć lat później w podchajcach siedzą już potoccy. Adam Hieronim Sieniawski odstępuje im owych 200 tysięcy złotych pożyczonych na dobra podchajeckie przez Mikołaja. Główny zaś spadkobierca wojewodziny Zofii, Samuel Zamiechowski, a właściwie jego żona, Krystyna Potocka, przelewa na nich modo donatorio swoje prawa spadkowe. W roku 1641 panem na Podhajcach jest już Stanisław Potocki, wojewoda podolski. Dochował się w aktach halickich i trębowelskich testament wojewodziny Zofii po raz trzeci już wdowy. W testamencie tym, datowanym w Zamku Podhajeckim dnia 5 września 1635 roku, wojewodzina wyraża życzenie, aby ciało jej było pochowane w kościele podhajeckim, który sama zmurowała, bez wszelkiej pompy światowej. Na domurowanie kościoła, to jest wieży i sklepień, zostawia 5000 złotych gotówki i wyznacza po 20 stert zboża na każdy rok, aż do ukończenia budowy. Zatwierdza dalej fundacje wieczyste, któremi uposażyła klasztor franciszkański w Wońkowcach, pomnażając je nadto o 300 zł rocznej dotacji i obowiązując spadkobierców swoich, aby zakonnikom tego klasztoru zbudowali kościół według jej intencji. Rozpocząwszy budować kościół w swoim miasteczku Janowie, wyznacza po 800 zł rocznie na prowadzenie i ukończenie tej budowy. A dotacyję wyznaczoną kościołowi w Wereszynie w ziemi hełmskiej, który zbudowała także własnym kosztem, zatwierdza na wieczyste czasy. Jak widzimy tedy, była fundatorką trzech kościołów i zamierzała za życia wybudować czwarty, a dowiadujemy się dalej z testamentu, że ufundowała trzy szpitale: w Podchajcach, Janowie i w Wońkowcach, którym zapisuje dochody roczne ze swoich dóbr ziemskich. W podchajcach założyła także szkołę przy plebanii i zostawiła fundusz na utrzymanie bakałaża. Opatrzywszy tak swoje pobożne i dobroczynne fundacje, nie zapomina wojewodzina o sługach. Zostają mi słudzy moi, pisze w swoim testamencie, z których jedni z młodości swej zaraz, drudzy później, według czasu tak sławnej pamięci panom małżonkom moim miłym, jako i mnie. W ciężkich trudnościach i kłopotach moich cale i wiernie w życzliwości i wierze swej posługi świadczyli, którym, aczem na pewne summy w majętnościach podhajeckich i wońkowskich zapisy zeznała, jednak iż nie są tak słusznie według każdego z nich zasług i lat, które przy mnie potracili, ukontentowani i zasługi ich z dóbr moich nagrodzone, żeby to sumienia mego nie obciążało, Obowiązuje potomki me, iżby, gdyby sposobów inszych nie stawało, tedy puszczaniem im majętności przez kontrakty, jakożkolwiek ten ciężar był zaprzątniony przed inszemi wszystkimi onerami memi. Sług tych ówczesnych zwyczajem wielkopańskim było sporo, a była to przeważnie szlachta, a nawet krewni wojewodziny. Wymienia tylko najstarszych i najdogodniejszych po nazwisku, jak na przykład Mrozowickiego, Szadurskiego. Przeździeckiego, Rożkowskiego i tak dalej, a wymienia ich przecież dwudziestu. O innych wspomina ryczałtowo. Także insza czelać dworska, tak męska jak białogłowska, aby każdy miał swoją nagrodę przystojną, proszę bardzo. Słudze pannie Złotnickiej zapisuje z osobna dwa tysiące złotych, pani Barbarze Podlodowskiej, siostrze swojej. Która była mniszką w klasztorze Bernardynek w Lublinie, tysiąc złotych. Nakazuje spadkobiercom swoim, aby bez zwłoki spłacili wszystkie długi po Golskich, o których z wdzięcznością wspomina jako o antecesorach i dobrodziejach swoich. Z równą wdzięcznością wyraża się o Mikołaju Sieniawskim, któremu waruje dług Membranem, ręką własną i przyjaciół moich podpisany. Na 200 tysięcy złotych względem pewnych kosztów i nakładów, także wygód pieniężnych, trudów i kwot, które dla mnie podejmował i w trudnościach moich mnie ratował. Srebra stołowe mają pójść na pokrycie kosztów pogrzebu, a to zaś, co wołoskie, cerkiewne, oddawam to do kościołów moich. Także rzeczy wszystkie moje, ruchome, osobliwie gumna, stada, bydła, pasieki, obicia pokojowe daje to w opiekę i do dyspozycji egzekutorów, aby te rzeczy, którekolwiek po zejściu mojem pozostaną, na dworską czelać moją i na wychowanie sługom, dokąd by pogrzeb ciała mego nie stanął, obrócone były. Egzekutorami testamentu ustanawia wojewodzina arcybiskupa lwowskiego Stanisława Grochowskiego, starostę ratneńskiego Mikołaja Sieniowskiego i starostę stanisławskiego Piotra Małachowskiego. Po trzykroć zdradza się wojewodzina, że jeżeli nie całość, to przynajmniej część skarbów mochilanki i logofetowej była w jej rękach. Raz, kiedy obowiązuje się w intercyzie zwrócić dokumenty i przywileje wołoskie, jakie by w depozycie hajeckim były i znalazły się. Po raz wtóry, kiedy przyrzeka dodać Stefanowi Potockiemu, Klejnotów i złota za 20 tysięcy złotych, co by uważać można za jakiś mały szczątek depozytu. Po raz trzeci i ta wzmianka jest rozstrzygająca, kiedy w przytoczonym powyżej testamencie srebra te, co wołoskie cerkiewne, zapisuje swoim kościołom, a wiemy, że pewną część podchajeckiego depozytu stanowiły sprzęty cerkiewne, jak kielichy, pateny i tym podobne. Fakt tedy rozdrapania skarbów Mochilanki w zamku Golskich nie ulega wątpliwości. Tajemnicą pozostała tylko historia tego faktu, niewyjaśnioną kwestyja, komu przypisać główne autorstwo tego czynu i jaką częścią winy obciążyła się w tym osobiście sama wojewodzina, której zachowanie się w tej zagadkowej sprawie robi zawsze wrażenie, jak gdyby dźwigała ciężką odpowiedzialność za coś czego nie popełniła sama, a czego przecież zaprzeczyć, z czego uniewinnić się nie może. Ale zamek podchajecki był fatalnym dla skarbów i depozytów, które murom jego powierzano. Nie sam, tylko skarb Mochilanki i logofetowej Mauroiny ulotnił się z jego sklepień. Jeszcze nie ucichły całkiem ostatnie echa wielkiego procesu, jaki wywołał ten skarb dwóch wołoszek, a już rozpoczął się drugi, Wytoczony również o bajeczne bogactwa w złocie, perłach, drogich kamieniach, które przepadły w zamku podhajeckim. Tym razem sprawa toczy się przeciw Landskorońskim, spadkobiercom Jana Landskorońskiego. Nie wiemy o ile krewnego drugiego męża wojewodziny Zofii, jak również nie wiemy wśród jakich okoliczności drugi ten skarb przepadł w Podhajcach. W każdym razie nastąpiło to już po śmierci wojewodziny, w latach przejściowych między jej zgonem a ostatecznym nabyciem Podhajec na własność przez Stanisława Potockiego, a więc w porze, kiedy Podhajce były jabłkiem niezgody i przedmiotem pretensji nie tylko Potockich, nie tylko Sieniawskich, ale i najrozmaitszych pretendentów do spadku, a mianowicie rodziny obu ostatnich mężów wojewodziny, Lans korońskiego i Tyszkiewicza, i najbliższych krewnych jej samej, Zamiechowskich. Zygmunt Grudziński, wojewoda Kaliski, wytacza pozwy Stanisławowi i Marcinowi Landskorońskim o skarb w klejnotach i rozmaitych kosztownościach pozostały po zmarłej w podchajcach Urszuli Sieniawskiej. Były to klejnoty starożytne, odziedziczone przez Sieniawską po babce Annie z Herburtów Uchańskiej, żonie Pawła. Wojewody Bełskiego i po matce Dorocie z Uchańskich-Krotowskiej. Do spadku posieniawskiej, a więc i do jej klejnotów, które mieli sobie przywłaszczyć w Podhajcach-Lanskorońscy, oprócz wspomnianego Zygmunta Grudzińskiego, miały prawo także spokrewnione ze zmarłą rodziny Daniłowiczów, Sanguszków, Zebrzydowskich, Opalińskich i osolińskich. Proces toczy się przez długi szereg lat. Pierwsze pozwy spotykamy zaraz po roku 1640, a w roku 1650 daleko jeszcze do końca. Inwentarz Skarbu Sieniawskiej obejmuje przedmioty nieoszacowanej wartości. Noszenia, kanaki, bindy, manele, pontały, bramki, czepce, barwianki, wieńce, pierścienie i tym podobne klejnoty. Samego złota jest na nich wagi około 6000 tysięcy dukatów a zdobie, licząc bardzo pobieżnie, przeszło pięć tysięcy najdroższych kamieni, diamentów, rubinów, szmaragdów, szafirów, perły mierzyć by chyba kwartami. Równie cenna, a może nawet cenniejsza od materiału, była robota na niektórych klejnotach, o której już z krótkiego opisu, jaki daje inwentarz, wnosić można, że była prawdziwie artystyczna. Spotykamy zawieszenia i manele z figurami, z osobami, z figurą Haritas, krzyże w orła, wróżę w węzeł rycerski, z imieniem Bożem, z zwiastowaniem i tym podobne. Wartość całego skarbu ocenia wojewoda grudziński na milion sto osiemdziesiąt tysiące złotych. Część druga. Wołoszki, Mochiłowie, Jeremi Mochiła i jego zięciowie, eks-dygnitarze wołoscy, uście i uścieński żołnierz wojny o sukcesyje, Miron Bernawski, Nikoryczyna, metropolita Piotr Mochiła. W opowiedzianych już kłopotach wojewodziny Zofii odgrywają główną rolę dwie Wołoszki – Mochilanka i Logofetowa. W kłopotach i awanturach ziemi halickiej Wołoszek całe grono taką samą odgrywa rolę. Cała rodzina Mochiłów w obu swoich liniach wołoskiej i mołdawskiej wraz z niemałą liczbą swoich stronników, którzy wraz z nią przenieśli się do Polski osiadła w sąsiedniej ziemi halickiej. Cała progenitura Jeremiego Mochiły złożona z trzech synów i czterech córek, całe potomstwo jego brata Symeona, który pozostawił pięciu synów, Zamieszkało tutaj w uściu, w łyścu, w wielkich oczach. Każda z córek Jeremiego Mohiły wyszła, a raczej wychodziła zawsze za jakiegoś pana polskiego, a że z wyjątkiem dwóch, Reginy i Katarzyny, które miały tylko po jednym mężu, reszta wychodziła po trzy i cztery razy za mąż, więc razem było aż dziewięciu polskich zięciów Mohiłowych. Regina była za księciem Michałem Wiśniowieckim, Katarzyna za księciem Samuelem Koreckim. Maryja miała trzech po kolei mężów: Stefana Potockiego, Mikołaja Firleja, księcia Konstantego Wiśniewieckiego, Anna aż czterech: Maksymiliana Przerębskiego, Jana Sędziwoja Czarnkowskiego, Władysława Myszkowskiego i Stanisława Potockiego. Do tych wszystkich Mochiłów i Mochilanek przybywał jeszcze cały szereg dostojników wołoskich, którzy wraz z wypędzanymi co chwila gospodarami chronili się do Polski i osiadali w ziemi halickiej. Hetmanów, Logofetów, Pucharników, Wisterników i tym podobnych dygnitarzy, a każdy z nich niemal miał córkę, którą wydawał za jakiegoś szlachcica polskiego, lub pozostawiał po sobie wdowę, która także wychodziła za Polaka. Logofetowa Helena Mauroina wychodzi jak już wiemy za Jerzego Dydyńskiego, podczaszego Halickiego, Teodozyja Nikorczyna za rotmistrza Jana Podchoreckiego, Jan Kulanka za Wojciecha Ponentowskiego. I tak dalej. Czyja tobi memowyła nebery Wołoszki? Śpiewka ta, cytowana przez Maryję Kazimierę jeszcze za zamońską w liście do Sobieskiego, chyba w tym czasie powstała. Tak wielu Polaków żeniło się z Wołoszkami i tak wiele stąd poszło decepcji, kłopotów, procesów i zatargów rodzinnych. Mochiłowie wadzą się zaciekle między sobą. Zięciowie Mochiły procesują się i zajeżdżają nawzajem. Wszyscy ci bałykowie, urekowie, nikorczowie, i jak się jeszcze nazywali ex-dygnitarze wołoscy, idą za ich przykładem. Robi się z tego nierozwikłana plątanina sporów, istny ratenkoning koning, procesów, i znaczna część aktów halickich od roku 1609 aż do roku 1644 wypełniona jest tą wołoszczyzną. Nieszczęsne wyprawy mochiłowych zięciów podejmowane na własną rękę celem osadzenia szwagrów na stolicy gospodarskiej lekkomyślna awantura Stefana Potockiego w roku 1612 nie lepsza od niej wyprawa Koreckiego i Wiśniewieckiego w roku 1616 sprowadzają klęski na ziemię halicką są nieszczęściem dla spokojnych ziemian w uściu głównej siedzibie mochiłów organizują się te wyprawy a jak niedawno żołnierz Samborski zaciągany przez Mniszcha, tak teraz żołnierz Uścieński jest ciężką plagą całych okolic. Gromadząc się na wyprawę w Uściu, uciska lud i szlachtę, wracając z niej czeka na żołd należny mu od mochiłów, a że nie zaraz go dostaje, żyje łupem nie tylko uścieńskich, ale i wszystkich sąsiednich włości. Obywatele ziemi halickiej uciekają się z prośbami do króla, do hetmanów, do wojewody ruskiego o pomoc przeciw temu swawolnemu, rozbójniczemu żołnierstwu. Wojewoda Jan Daniłowicz wzywa uniwersałami szlachtę lwowską, przemyską, sanocką, aby armata Manu spieszyła na ratunek ziemi halickiej. Po spustoszeniu kraju przez Tatarów, czytamy w jednym z tych uniwersałów, nad wszystko spodziewanie wielkie kupy ludzi. Z różnych krajów, zebrawszy się ku uściu, państwa koronne i dobra ludzi prywatnych, sposobem prawie nieprzyjacielskim plądrują i pustoszą. Obywatele Haliccy ślą posły po posłach, iż domna Elżbieta, Heremia, Mochiły, hospodara niegdy Wołoskiego, pozostała małżonka, wziąwszy przed siebie posadzenie syna swego Aleksandra na państwie wołoskiem te wojska w ziemię Halicką przywiodła. Zatem nie tylko strach wojny tureckiej padł, ale i od tych ludzi swawolnie zebranych już ostatnią zgubę prawie krajów swoich widzą. W drugim uniwersale datowanym 3 grudnia 1615 roku mówi wojewoda o żołnierzach uścieńskich, że gdy wchodzili w ziemię wołoską, pustożyli ziemię halicką tak, że tylko tem różni od Tatar byli, że ludzi nie brali, a wsi nie palili. Co dopiero będzie, gdy te bandy powracać zaczną z wyprawy. Cztery lata przeszło grasuje swawolny żołnierz uścieński i pustoszy dookoła okolice. Czekając zapłaty organizują się te kupy, zawiązują konfederację, wybierają marszałkiem swoim Krzysztofa Faleńskiego i z buntowniczą zuchwałością urągają uniwersałom wojewodzińskim, hetmańskim i królewskim. Szlachta trębowelska i kołomyjska, wydana na łup tych band żołnierskich, urządza pogotowia zbrojne w powiatach, ale za słaba, aby się obronić przemocy, ucieka się o pomoc do wszystkich instancji i stanów Żyptej. Jedyny ratunek niesie jej hetman żółkiewski, ostatnia nadzieja utrapionych. Byłem tej nadziei! Mówi Żółkiewski w swoim Uniwersale z dnia 7 listopada 1615 roku, że jakikolwiek czas mogliśmy w pokoju wytchnąć, lecz z dopuszczenia Bożego za grzechy nasze nowy zapał wzniecił się przez domne Elżbietę, hieronimową niegdy żonę i innych, którzy jej tego przedsięwzięcia pomagają. Osłyszawszy się bowiem o tumultach, które świeżo zjawiły się w wołoskiej ziemi jeła się krzątać, żeby Aleksandra, syna swego, dziecko w dziesięciu albo 11 leciach, na gospodarstwo wprowadzić, zaciągając na to tak sama jako przez przyjacioły swoje kupy niemałe, ludzie swawolne zebrała. Poczuły już dobrze podolskie kraje te swawolniki. Czego nieprzyjaciel nie poszkodził, to przez te kupy swawolne do ostatka ludzie zniszczeni Gdyż oprócz, że nie palą i nie ścinają, ale konie, bydło i cokolwiek jedno naleźć, mogli, biorąc się na tę służbę ku uściu, obyczajem nieprzyjacielskim wymietli, a przyszedłszy w halickiej krainie i na podkuciu, fawolnictwem żywią. Żółkiewski wzywa do pomocy trzy województwa przeciw tym opryszkom: ruskie, bełskie i podolskie. Lwowianie zebrać się mają pod Lwowem. Przemyślanie i sanoczanie pod Błozew, Haliczanie w Haliczu. Kiedy nareszcie wyrugowano te kupy swawolne, uścieńskie dobra i cała ich okolica przedstawiała widok nędzy i ruiny. Obliczono, że konfederacja uścieńska wybrała u szlachty, dzierżawców i chłopów około 4500 wołów i 6000 owiec. Wszystkie pasieki poniszczono, przeszło 4000 uli wybito. Ale nawet w porze, kiedy nie gotowano się na żadną wyprawę do tej nieszczęsnej kolchidy, jaką była Wołoszczyzna dla jazonów polskich, zięciów mochiłowych, nawet w wyjątkowo spokojnym czasie, kiedy już pretendentów nie było, bo ich Turcy pobrali w niewolę, uście, rezydencja domny Elżbiety, wdowy po Jeremim Mochile, jest niegasnącem nigdy ogniskiem gwałtów i krwawych burt, Niewyczerpanym źródłem niepokoju i niebezpieczeństwa dla sąsiednich okolic. Dokazuje tam po kolei każdy z hospodarczyków, dopóki na wyprawie po gospodarstwo nie dostanie się w łyka tureckie, dokazują mężowie Mochilanek, dokazuje rodzony brat domny Elżbiety. Wasylii Łoziński, dokazuje Jan Hański, waleczny, długoletni rotmistrz w usługach Mochiłów, który w przerwach między wyprawą a wyprawą stacza krwawe utarczki z tymże Łozińskim, aż ich obu pogodzi albo sama domna Elżbieta, albo rządca jej dóbr i burgrabia jej zamku, Turku. Hospodarczyki dają się we znaki sąsiadom Uścia, osobliwie najstarszy z nich Konstanty, dopóki bawi jeszcze w Uściu w ciągłych jest zatargach z pobliską szlachtą, z Bełzeckimi, Makowieckimi, a osobliwie z Bartłomiejem Polanowskim, którego w roku 1609 w trzystu żołnierzy najeżdża w Kończakach i Krasiejowie. Zięciowie Mochiły, Potocki, Korecki, Wiśniowiecki, Przerębski biją się i procesują między sobą o posiadanie uścińskich włości, co jeden się w nich usadowi, to go drugi. Niebawem wypędzi. Pierwszy opanowuje uście Samuel książę Korecki, mąż Katarzyny Mochilanki. W roku 1616, opierając się na skrypcie dłużnym na 80 tysięcy złotych, który zeznała na jego rzecz domna Elżbieta, zapewne jeszcze z tytułu posagu córki, intromituje się na uście z zamkiem i na włości doń należące. Obejmuje w posiadanie międzygórze z zamkiem łukę, tumierz, trzcianiec, kromidów z zamkiem strychańce, rosniów, łysiec, grocholin, Dołche, stebnik i tysowice. W roku 1620 Maksymilian Przerębski, kasztelan sieracki, już wdowiec po księżniczce Elżbiecie Zasławskiej, primo voto Szczęsnowej herburtowej Żeni się z Anną Mochilanką i nabywa również prawa do dóbr uścieńskich. A Stefan Potocki, już wówczas starosta kamieniecki, wspólnie z nim, a przy pomocy Mikołaja Potockiego, wojewodzica bracławskiego, ożenionego także z Wołoszką, córką znanej nam już logofetowej Mauroiny, Katarzyną, zbiera oddział zbrojny w sile 300 ludzi, napada na dobra uścieńskie, wyrzuca z nich przemocą urzędników, książąt, koreckich, i obejmuje w posiadanie pewną część włości, podczas gdy w drugiej części bronią się jeszcze zwycięsko Koreccy. Niedługo jednak wytrzymują szturmy Potockiego i przerębskiego, którzy zgromadziwszy niebawem, jak to utrzymuje sługa Koreckich Piotr Hamiec w swojej protestacji, około siedmiuset opryszków pokuckich z działami, strzelbami, łukami i rozwiniętymi sztandarami, Wpadają z Lackiego przez lasy na terytorium Uścia, do wsi Łuki i Międzygórza, odpędzają chłopów od robót polnych, zabierają woły i pługi, konie i bydło. Koreccy nie tak łatwo jednak ustępują z pola. Raz pobici gotują szybko odwet i tegoż samego jeszcze roku nasyłają dwustu kozaków i Tatarów na Lackie. Zabierają Przerębskim trzysta sztuk bydła i pędzą je do Uścia, gdzie młody Karol Korecki... Rozdziela je między kozaków. Dopiero w roku 1623 przychodzi do zgody między Przerębskim a owdowiałą Anną Korecką. Przerębscy biorą połowę miasta i twierdzy uścia, i czternaście włości. Korecka, drugą połowę uścia i twierdzy, dwa miasteczka, lackie i Chorostiatyn i siedem włości. Ale teraz występuje znowu trzecia mochilanka. Michałowa Wiśniowiecka jako pokrzywdzona obala tę ugodę, wygrywa proces, a jej dzieci, Anna, Jeremi i Michał, usiłują intromitować się w uścieńskich dobrach. W roku 1628 przychodzi do ugody między spornymi stronami. Przerębcy spłacają Wiśniowieckich i utrzymują się na swojej połowie uścia, ale już w tym samym roku tak przerępscy, jak koreccy sprzedają swoje połowice uścieńskie. Hospodarowi Mołdawskiemu, Mironowi Bernawskiemu. Przeremscy biorą za swoją połowę 160 tysięcy złotych, z czego by wypływało, że cały klucz uścieński z przeszło dwudziestoma wsiami i miasteczkami przeszedł w ręce hospodara Mirona za sumę 320 tysięcy złotych. A na część książęcia jego mości Bernawskiego czytamy w intercyzie z Koreckimi Dostała się część zamku uścieńskiego od baszty kurzej nogi nazywanej do pokojów, które świeżo pogorzały, a piwnica murowana, pod skarbem, na poły ma należeć obiema strony. W mieście zaś pierzeja nowa poprzecznia od zamku mniejszego itd. W roku 1633 Miron Bernawski umiera, a król Władysław IV. Już w następnym roku nadaje Hetmanowi Stanisławowi i Koniec Polskiemu wszystkie dobra ruchome i nieruchome pozostałe w Polsce po zmarłym gospodarze, a i Jure Kaduko przypadające skarbowi królewskiemu, wieczystą i nieodwołalną donacyją, jednakże z warunkiem, aby Hetman stosownie uwzględnił prawa spadkowe wdowy i siostry Bernawskiego. Nim jednak król rozporządził majątkiem Bernawskiego... Nim może wiedział o jego zgonie, w zamku Uścieńskim zaczęto już rozdrapywać bogate ruchomości gospodara. W pierwszą wieść o śmierci Bernawskiego, Przerębski i Jeremi Wiśniewiecki, pierwszy pod pretekstem, że Bernawski nie uczynił w zupełności zadość warunkom kupna, drugi nie wiemy już, z jakiego tytułu wpadli zbrojno do tej części zamku, która była własnością zmarłego, porozbijali drzwi, potłukli skrzynie i pozabierali z nich gotówkę złoto. Klejnoty i wielce bogatą garderobę. Siostra Bernawskiego, którą król Władysław w akcie swym donacyjnym polecił uwzględnić koniec Polskiemu, Teodozyja Nikoryczyna, wdowa po Hetmanie Wołoskim, oskarża Przerębskiego i Wiśniowieckiego, że zrabowali doszczętnie cały skarbiec jej brata, a nawet przywłaszczyli sobie bydło z jego folwarków. W długim bardzo rejestrze załączonym do pozwów Wylicza nikoryczyna zrabowane kosztowności niepospolitej ceny, jak szkatułę srebrną pozłocistą, w której był krzyż z diamentem i pięćdziesiąt cewek ciągnionego złota, valoris, tysiąc dukatów. Kilka szabel przepysznie oprawnych, szkatułę srebrną z relikwiami, buławy złotem oprawne, rzędy bogato kamieniami drogimi sadzone, czapraki złotem haftowane, strzemiona srebrne... Zegary, sajdaki, pięćdziesiąt drogich kobierców adziamskich, garderobę z całym bezlikiem futer, ferezyj, giermaków, dołomanów, bawełnic kosmatych, fot, pasów sakiewskich, kuczm sobolowych i tak dalej. Zabrano dalej z zamku broń wszystką osiem beczek prochu, sześć setnarów ołowiu, karety, rydwany, trzydzieści koni tureckich, tysiąc owiec trzy tysiące sztuk bydła i tym podobne. Zdawało się, że nikt już nie wydrze z silnej dłoni Przerębskich ani Zamku Uścińskiego, ani spuścizny po Bernawskim, a już najmniej przypuszczać to było można po siostrze byłego hospodara Teodozyi Nikoryczynie. Ale młoda i gładka Wołoszka znalazła obrońcę. Stały na granicy podolskiej chorągwie kwarciane a dowodził niemi rotmistrz Jerzy Krusiński. Czy to obietnicą sutej nagrody, czy może wdziękami swemi, Nikoryczyna pozyskała sobie Krusińskiego, który postanowił użyczyć jej zbrojnej pomocy przeciw Przeremskim. Wyruszył na czele silnego oddziału kwarcianego żołnierza do uścia, dostał się szturmem przez bramę, zwaną zamkową, do miasteczka i osaczył cały zamek tak szczelnie dokoła, że nikt się doń dostać ani zeń wyjść nie zdołał. Przerębscy oboje ujrzeli się zamknięci jakby w więzieniu. Szturmu się nie bali, bo zamek był dobrze warowny, ale oblężenia dłuższego wytrzymać nie mogli, bo nie mieli zapasów żywności. Krusiński nie atakował ich wcale. Czekał, aż ich wygłodzi i do kapitulacji zmusi. Jakoż nastąpiło to wkrótce. Przerempscy oddawali zamek i prosili tylko, aby ich wolno wypuszczono. Zgodziła się na to Nikoryczyna i wjechała triumfalnie do zamku. Zająwszy zamek, zajęła także wszystkie włości, które należały do jej brata, odebrała od poddanych przysięgę posłuszeństwa i gospodarowała w uściu jak udzielna pani, dopóki i ona nie była zniewolona ustąpić hetmanowi koniec polskiemu. Przerębski nie posiadał się z gniewu, że on, kasztelan, magnat, który zwycięsko mierzył się z swoimi szwagrami, takimi możnowładcami jak wiśniowieccy i koreccy, musiał sromotnie ustąpić kobiecie i to cudzoziemce, awanturnicy, wołoszce ciemnego pochodzenia. Na razie nie dało się nic zrobić, jak tylko pofolgować pasy i jadowitych pozwach. Posypały się też jakby gradem kamieni na głowę sprytnej wołoszki. Przeremski pozywa Krusińskiego i Nikoryczynę o zbrojny najazd, o gwałt i rabunek, Nikoryczynę zaś ponadto o przywłaszczenie sobie szlachectwa, do którego ona plebeja et ignobilis extranea, urodzona w nieprzyjacielskim kraju, wdowa po człowieku, który był poddanym tureckiego cesarza i jako jego hetman walczył przeciw Rzeczypospolitej, nie ma żadnego prawa za co powinna być skazana na konfiskatę majątku i infamię. Aby się nie samym tylko pozwem zemścić, Przerębski, dowiedziawszy się, że Nikoryczyna złożyła swoje srebra stołowe w śniatynie u pewnego mieszczanina, wysyła tam swoich ludzi i srebra te gwałtem zabiera. Popierając całym swym wpływem proces przeciw znienawidzonej wołoszce, zyskuje Przerębski w końcu przeciw niej dekret trybunalski, zaoczny wprawdzie, ale bardzo surowy, bo skazujący Nikoryczynę na infamię i śmierć przez ścięcie. Nikoryczyna tymczasem wychodzi za mąż za Rotmistrza Jana Podchoreckiego i już jako Podchorecka otrzymuje z łatwością od króla Glejt przeciw dekretowi Trybunału. W roku 1635 Koniec Polski, czyniąc zadość woli króla, daje jej z dóbr uścieńskich trzy wsie Dołche, Strychańce, i Rożnów, a tak wszystko dobrze się kończy dla zręcznej Wołoszki. Obie linie Mochiłów, Wołoska i Mołdawska, to jest obie rodziny dwóch braci Jeremiego i Symeona, osiadłe w Polsce, nie dają sobie spokoju, procesują się z sobą zawzięcie, a czy wchodzi tu w grę wschodnia przesada, czy też rzeczywiście tak było, zawsze idzie o bajecznie wielkie pretensje o olbrzymie sumy. Żyje jeszcze w roku 1614 matka obu gospodarów, Maryja, zawsze tylko starą domną zwana i przebywa u wnuczki swojej w Wiśniowcu, gdzie ją inni mochiłowie nękają pozwami. Z pięciu synów, Symeona, dwaj także stale osiedlają się w Polsce. Mojżesz po krótkiem gospodarstwie osiada w Wielkich Oczach, Piotr, późniejszy metropolita kijowski, mieszka czas jakiś przy matce Margiecie w Lwowie albo u hetmana Żółkiewskiego w Żółkwi. Dostojnicy, wołoscy i multańscy, ci wszyscy pucharnicy, wisternicy, postelnicy, dwornicy, logofetowie, kamerasze i jak się tam jeszcze zwali, powypędzani wraz ze swoimi hospodarami, uzyskują polskie indygenaty i łączą się małżeństwem z polskimi rodzinami. Są to Bałykowie, Stroiczowie, Urekowie, Pereszkułowie, Biczkowie, Maurojowie. Według pozwów, jakie im wytaczają uścieńscy mochiłowie, każdy z nich to wielki złodziej. Każdy z nich dopuścił się przeniewierstw na wysoką skalę, przeciw każdemu też toczy się proces. Domna Elżbieta i jej synowie Aleksander i Bogdan. Pozywają wdowę po Symeonie margietę i jej synów o dziewięćdziesiąt tysięcy dukatów i dwieście tysięcy talarów, które tenże Symeon był winien Jeremiemu Mohile. Pozywają Nestora Urekiego o złoto, srebro, klejnoty, pieniądze, wina, miody po Izaaku, Bałyce, hetmanie wołoskim, wujecznym bracie swoim. Pozywają córkę Urekiego Nastazyję, która dzierżawiąc od Hetmana Żółkiewskiego starostwo rohatyńskie, ukrywać ma w zamku w Rohatynie te skarby skradzione. Pozywają Nikorę Pereszkuła, Wisternika, czyli podskarbiego i Konstantego Biczkę, niegdyś pucharnika ziemi wołoskiej o olbrzymie sumy, 600 tysięcy dukatów, które skradli podczas czteroletniej administracji swojej z intrat tej ziemi. I tak dalej, bez końca. Najbardziej interesujący, najznakomitszy z polskich mochiłów, Piotr, syn Symeona, w roku 1631 już archimandryta kijowski, najrzadziej występuje w aktach. W młodym jeszcze wieku ma zajście we lwowie z Ormianinem i ważkiem Mikołajewiczem, któremu powierzył był do przechowania Securitatis causa depozyt w skrzyni i sepecie za kluczami i pieczęciami. Regestra, co było w czym było, tamże w nich pozamykawszy. Teraz, gdym się tego depozytu upominał, żali się przed urzędem grodzkim Piotr Mochiła, oni i Waszko i Mikołaj, syn jego, czując to do siebie, że mi go niedobrze zachowali, długo mnie rozmaicie przewłóczyli, a że ledwie kiedym na nich autoritate wielu zacnych ludzi nastąpił, wydać mi go pozwolili ale gdy przyszło do odbierania, depozyt naruszony znalazłem, bo od skrzyni i od sepetu pieczęcie podzierali, do skrzyni klucze sobie urobić dali, a siła rzeczy pobrawszy nie wiedzieć, jako obrócili. Nie dostawało szabli bułatowej zupełnie litej pozłocistej i srebra, a sakwy z pieniędzmi były naruszone. Ormianin Mikołajewicz z wielkim oburzeniem odpiera to oskarżenie i usiłuje dowieść świadkami, że depozytu nie ruszył, a Mochile zarzuca, że protestacją swoją uczynił na osławę i szkodę naszą, psując ludziom kupieckim kredyt. Pieczęcie Mochiła sam poobdzierał, sakwę przerżną i tysiąc czerwonych złotych wyjął, a w niemałym orszaku żołnierstwa mnie w domu naszedłszy do poniewolnego oddania ostatka tych rzeczy... Przymusił. Już jako archimandryta kijowski występuje Piotr Mochiła przeciw Krzysztofowi Wasiczyńskiemu, który ad male narrata uzyskał kaduk po Bazylim i Łukaszu Stroiczach, podczas gdy on, Piotr, jest prawowitym spadkobiercą i najbliższym ich krewnym. Za jednym z tych Stroiczów była zamężna siostra Wasiczyńskiego, Anna, temu łatwiej było tedy Wasiczyńskiemu uzyskać kaduk na ich majątki. Umarł jednak, a nie zdołał wejść w posiadanie tej donacji W testamencie swoim, wyznaczając na opiekunów swoich dzieci Powinne krewne swoje bliskie, ludzi zacnych Jana Mikołaja Daniłowicza, Podskarbiego Koronnego Bartosza Bełzeckiego, Podkoniuszego Bełskiego Jakuba Sobieskiego, Krajczego Koronnego Żali się, że konferowany mi był kaduk po stroiczach od króla jego mości, którego ja przez prawo już doszedł, ale otóż turbuje mnie niewinnie i niesłusznie na sejmie imć pan Sieracki Przerębski od jakiejś strojczówny, o której nigdy nie słyszałem. Pan kasztelan Sieracki staje się tu figurą zabawną. Ten człowiek uważał się jakby za generalnego spadkobiercę całej Mołdawii. I Wołoszczyzny. Część trzecia. Bałabanowie, IZAJASZ Aleksander, Jerzy, Archimandryja Uniowska, Dwaj Archimandryci, Monachomachia, Wojna o Perechińsko, Bałaban i Jabłonowski, Sprawa Poniatowskiego. Do najgłośniejszych w dobrem i mniej dobrem znaczeniu tego słowa rodzin szlacheckich w ziemi halickiej, a po części także Lwowskiej należą bałabanowie. Ród to na poły rycerski, na poły duchowny. Każdy z nich jest albo rotmistrzem, albo władyką lub ichumenem jakiegoś monasteru. Jest to rodzina typowo polsko-ruska, politycznie, całkiem Polska, plemiennie, a właściwie religijnie bo wyznanie było wówczas jedynym kryterium odrębności, całkiem ruska. Bardzo chętni do posług wojennych dla Rzeczypospolitej, obywatelskiem, szlacheckiem poczuciem się w jedności z jej państwowym organizmem, prawdziwi patrioci i synowie koronni, nieustępujący pod tym względem szlachcie rdzennie polskiej, są przytem żarliwymi obrońcami swego wyznania, radykalnymi przeciwnikami Unii, Protektorami cerkwi, bractw i monasterów ruskich. Przez związki z możnymi rodzinami polskimi tracą w pierwszej połowie XVII wieku tę wyłączność i twardość wyznaniowo ruską odbiegają nieco od nieprzejednanych przekonań swoich marków, Izajaszów i Gedeonów, ale aż do końca, aż do wygaśnięcia swego rodu, zachowują coś z tej tradycyjnej cechy, odrębności religijno-społecznej. Z wybitnych członków tej rodziny, którzy poświęcili się powołaniu duchownemu, Gedeon, wielki przeciwnik Cyryla Terleckiego, z fanatycznym uporem występuje przeciw wszelkiemu zbliżeniu się do katolickiego kościoła. Izajasz, niecałkiem wolny od egoistycznych pobudek i skłonny do cichych ustępstw, sprzeniewierza się poniekąd tradycyjom Marka i Gedeona i w roku 1606 jest przyczyną gorzkiej decepcji dla Rusi, która rozwija silną agitację przeciw Tesarowskiemu, protegowanemu przez króla i arcybiskupa Zamońskiego na władztwo lwowskie. Członek jego rodziny, Adam Bałaban, staje wówczas na czele ruskiej szlachty halickiej ziemi, ludzi religii prawosławnej, cerkwi wschodniej w posłuszeństwie i pod zwierzchnością błogosławionego patriarchy konstantynopolskiego i protestuje przeciw urodzonemu Ostafiejowi Tesarowskiemu, iż on, naprawiwszy sobie prawo jakieś na Episkopstwo Lwowskie, Halickie i Kamienieckie, za podawanie miana Zamojskiego, arcybiskupa lwowskiego, gwałtem i armatą biskupstwo to objął, podczas gdy społeczność ruska zna tylko jednego prawowitego władykę, a jest nim Izajasz Bałaban, archimandryta uniowski. Protestuje przeciw zamońskiemu w tej sprawie także osobiście sam Izajasz, a tymczasem poza plecyma swoich współwyznawców, wchodzi w układy i targi z Cesarowskim i zrzeka się na jego rzecz koadiutorii na władztwo lwowskie. Sprawiło to wielkie zgorszenie między rusią halickiej ziemi i wywołało burzę przeciw Izajaszowi, któremu poczytano to za odstępstwo za zdradę starożytnej religii greckiej. Izajasz Bałaban, chcąc się uniewinnić, podał do akt halickich tekst intercyzy zawartej z Tesarowskim. Bo był to w owych czasach jedyny sposób publicznego ogłoszenia, to jest podania do wiedzy szlachty jakiegoś aktu. Intercyza była zawarta nie bezpośrednio z samym Ostafiejewem, ale z Stanisławem Tesarowskim, widocznie bratem lub innym bardzo bliskim jego krewnym. Izajasz Bałaban, mając koadjutoryją na episkopię lwowską od króla Imci i konsens od kapituły, upatrując to, że dwojga duchowieństw wedle kanonów świętych pospołu trzymać nie może, ku Dobremu Cerkwi Świętej i Służby Bożej pozwolił panu Ostafiejowi Tesarowskiemu aby sobie przywilej koadjutoryi na władztwo lwowskie otrzymał jednak z taką kondycją aby z posłuszeństwem patriarchów świętych a nie z posłuszeństwem papieża rzymskiego a skoro to pan Tesarowski zjednawszy przyniesie i pokaże tedy imć ojciec archimandryta obiecuje też i powinien będzie z tej koadjutoryi u ksiąg grockich-halickich panu Tessarowskiemu ustąpić, a pan Tessarowski obiecuje też i powinien będzie, gdzieby przywileju takiego to jest z posłuszeństwem patriarchów u króla Imci sobie zjednać nie mógł, wtedy ten przywilej, pierwszy koadjutoryj na te episkopie, który ma ojciec Archimandryta, ma w swej mocy wcale zostawać i ten list, który mu na konsens dali, wrócić co sobie obydwie strony obiecują dobre mi słowy, trzymać we wszystkim i na każdej części i temu dosyć czynić, pod zakładem tysiąca złotych. Ale już po podpisach obu stron i czterech świadków tej ugody dodano mały dopisek, nie bardzo ładny, nawet bardzo podejrzany, który tak opiewa. Będzie też pan Tessarowski powinien przy zeznaniu condescensyi koadjutoryi 240 zł dać ojcu archimandrycie tamże w Grodzie Halickim. Od pierwszej połowy XVI wieku Stratyn jest gniazdem rodowym Bałabanów. W roku 1541 występują już w aktach lwowskich Nobiles Marcus et Nicolaus Bałabany jako... Heredes in Stratyn. Z tych dwóch braci, Marek, poświęca się zawodowi duchownemu i już w roku 1549 jest władyką lwowskim. Drugi jest protoplastą Adama, Aleksandra i Jerzego, z którymi spotykamy się w pierwszej połowie XVII wieku. O Adamie niewiele mówią nam akta. Jest on dziedzicem Uchernik, gdzie funduje monaster bazyliański, i odtynii, którą zapewne osadzili bałabanowie, jeszcze bowiem w głąb XVII wieku nazywa się, według ich nazwiska lub herbu, bałabanówką albo korczakowem. Aleksander, starosta Winnicki, a później Trembowelski, zajmuje wybitne miejsce między żołnierzami tego czasu, walczy pod cecorą i dostaje się do niewoli tatarskiej. A jak się z niej wydobywa i jakie ma stąd zatargi z rodziną Żółkiewskich, opowiedzieliśmy już obszernie w jednym z rozdziałów pierwszego tomu tej książki. Pod Martynowem walczy na czele dwustu szlachty pokuckiej przeciw Tatarom i przyczynia się do zwycięstwa, a musiał mieć już przedtem rzeczywiste zasługi i wiele miru u szlachty, skoro Sejm konstytucją z roku 1623 uchwala przyczynić się do jego okupu sumą 10 tysięcy złotych. Wierny tradycji rodzinnej, Aleksander jest dobrym patriotą, ale zarazem żarliwym obrońcą prawosławia proteguje ruch przeciw unii z Rzymem, a gdzie potrzeba, tam nie waha się nawet zbrojną ręką stawać w obronie antiunitów. Uczynił tak w sprawie Archimandryi Uniowskiej, kiedy ta po śmierci Izaja Bałabana miała się dostać w ręce unity Owłoczyńskiego. Epizod charakterystyczny, wart krótkiej opowieści. Po śmierci Archimandryty Bałabana, król Zygmunt III Nadał prezentę na Archimandryję uniowską Pawłowi Owłoczyńskiemu. unicie, który jednak konferowanego sobie urzędu dla mieszkania w cudzych krajach na naukach i dla inszych impedymentów nie doszedł. Jak się wyraża drugie późniejsze pismo królewskie w tej sprawie. W roku 1629 król ponowił prezentę i w mandacie do Józefa Wielamina Ludzkiego. Metropolity Kijowskiego zażądał, aby tego od króla podanego, a nie żadnego innego postanowił i poświęcił i polecił równocześnie Owłoczyńskiemu, aby przy Monasterze Uniowskim obecnie mieszkał, a tego pilnie przestrzegał, aby i on sam i zakonnicy w tym monasterze w jedności z Kościołem Rzymskim zostawali. Tymczasem ichumenem i archimandrytą Monasteru Uniowskiego wybrany i ustanowiony został przez partyję duchowno szlachecką antyunicką Gedeon Zapłatyński i dzierżył de facto rządy klasztorne w swem ręku a komornik królewski Maciej Bobiński który miał intromitować Owłoczyńskiego do archimandryi odjechać musiał nic nie sprawiwszy Krewni Owłoczyńskiego, któremu dosłownie przed nosem zamknięto bramy monasteru, wspólnie z sąsiednią szlachtą także ruską, ale Unii z Rzymem już przyjaźnią, z medyńskimi, suskimi i wanickimi, na których czele staną znany nam już dobrze Stanisław Kilian Boratyński, mąż Łachodowskiej, rezydujący wówczas w pobliskich Uniowi i Przemyślanach, postanowili przemocą zbrojną wprowadzić Owłoczyńskiego do powierzonego przez króla jego rządom monasteru. Boratyński, nie czekając nawet zorganizowania tej wyprawy, od dawna już, jak to wiemy, w nieprzyjaźni otwartej z uniowskimi mnichami, na własną rękę opanować chciał monaster, ale mnichom powiodło się odeprzeć jego napad. Boratyński poprzestał na wyprawieniu kilku burt pospolitych na odpuście, który właśnie odbywał się w Uniowie, ale odjeżdżając ze swoją czeladzią rzucił pogróżkę, iż uniów tym popom, złym synom, folwarki i monaster ich spalimy. Boratyński wraz z pomienionymi stronnikami Owłoczyńskiego postanowił ponowić zamach. Tym razem jednak, przestrzeżony pierwszym niepowodzeniem, zabrał się inaczej do dzieła. Aby opanować klasztor pełen śmiałych i rezolutnych mnichów, zaopatrzony w broń palną i warowny. Dnia 11 kwietnia 1631 roku zebrali się liczni stronnicy Archimandryty Unity. Przybrali sobie niemałą kupę ludzi swawolnych, konnych, pieszych, służałych, nieosiadłych, jako też z miasteczka Przemyślan, mieszczany, rzemieślników nikomu Rękodajnie niesłużących, którymi inne szlacheckie osoby zwykł Boratyński infestować. Jako się wyraża protestacyja strony przeciwnej, zaopatrzyli się w drabiny, podsunęli się nocą lasami pod monaster, wdarli się na jego mury, zaskoczyli z nienacka, śpiących mnichów, opanowali klasztor, a nowy archimandryta, któremu dekret królewski nie mógł otworzyć furt monasteru, intromitował się doń nie bardzo uroczyście, ale skutecznie nocą i po drabinie. Wprawdzie sam Owłoczyński twierdzi, że chociaż przy wjachaniu miał braci swej, pana Łukasza Owłoczyńskiego, pana Wacława Iwanickiego i innych z kilku czeladzi, ale przecie jako do swego spokojnie wjechał i posesyją przez tradycję komornika jego królamości spokojnie objął. Wiemy, atoli z aktów, jak wyglądało to spokojne wjachanie, w monasterze leżał w chwili najazdu ciężko chory, nieunicki archimandryta, o którego wyrugowanie chodziło, Gedeon Zapłatyński. Przewidując bardzo bliską śmierć jego, Bałaban i mnisi upatrzyli sobie już następcę w osobie Izajasza Sulatyckiego, który z Uchernik przybył do Uniowa i zamieszkał w monasterze, tak aby zaraz z chwilą zgonu Zapłatyńskiego objąć mógł rządy klasztorne, a dokonany fakt stanął na zawadzie instalacji Unity. Sulatycki, pochodzący z drobnej szlachty halickiej, był zawodowym żołnierzem i jak tylu innych władyków i humanów i archimandrytów, którzy też niedarmo w tarczach swoich herbowych umieszczali miecz obok krzyża, wprost z żołnierza stał się mnichem. Wszedł niejako w pancerzu i przy ostrogach do monasteru, aby zbroję zamienić w sukienkę czernica. Jak to wiemy z ust jego siostrzeńca, który w lat kilkanaście po opisywanym przez nas zdarzeniu reklamuje po nim spuściznę, Sulatycki cały wiek młodzieńczy i męski spędził na koniu i w obozie, dwadzieścia kilka lat służył wojskowo Rzeczypospolitej, biorąc udział we wszystkich ekspedycjach wojennych, jakie w tym czasie przypadały, a przypadało ich niemało, i przeszedłszy z krwawej wysługi do znacznej sumy i dostatków, już w podeszłym wieku życząc sobie spokojnie żywota dokonać, wprzód w województwie wołyńskim, w powiecie łódzkim osiadłszy, tę sumę oddając na majętności z onej i substancyjnej swej, tak się obchodził, że potem do większych przyszedł dostatków. Kiedy Adam Bałaban ufundował przed śmiercią monaster w Uchernikach, Aleksander Bałaban uzupełniając własnym sumptem te fundacje brata i wprowadzając ją w życie, ustanowił tego Sulatyckiego, który wstąpił był do klasztoru, archimandrytą nowo założonego monasteru. A kiedy Zapłatyński zachorzał, bez nadziei wyzdrowienia, sprowadził go w wiadomym już zamiarze do Uniowa. Tem się tłumaczy fakt, że Owłoczyński i jego adherenci, opanowawszy monaster, zwrócili się głównie przeciw Sulatyckiemu. Wpadli do jego celi, drzwi włamawszy, zwlekli go z łóżka, grozili mu nabitemi półhakami, targali go za brodę, zakneblowali mu usta i wyrzucili z klasztoru na cmentarz. Potem splądrowali cele i komorę, zabierając z szkatu 646 dukatów, klejnoty, srebra, sześć półhaków z jego herbami, apteczkę z korzeniami i tym podobne. Sulatycki przyznaje sam, że Boratyński co się dało z tych rzeczy wydrzeć, z drapieżnych rąk czeladzi, zwrócił mu wkrótce. Niedługo trwał tryumf Owłoczyńskiego i unickiej szlachty. Nowy archimandryta trafił na głuchy, bierny opór mnichów. Kluczy do cerkwi monasterskiej nie znalazł. Schowano je tak, że Owłoczyński, nie chcąc gwałtownie rozbijać drzwi świątyni, poprzestać musiał na ich opieczętowaniu. Sam Owłoczyński przyznaje, że tylko pewna część mnichów, powiada, że większa, oddała mu obedjencyję, mimo to przecież uważał rządy swoje za ustalone i zawiódł się w bardzo przykry sposób, bo panowanie jego trwało tylko sześć dni. Czego dokazał Boratyński, to potrafił także Aleksander Bałaban, daleko możniejszy od Boratyńskiego. Utrzymujący stale spory zastęp zbrojnej czeladzi i mogący liczyć na silną, antyunicką partyję między pobliską szlachtą. Stanęli przy nim na pierwsze zawołanie zapłatyńscy, rożniatowscy, bieleccy, siemiginowscy i pan starosta Trębowelski, ruszywszy wielką siłą na uniów, opanował monaster i cerkiew jednym zamachem. O Włoczyńskiego zdespektowano tylko słowami ale traktowano go jako więźnia i jak się sam potem skarży, zamknięto go w celi i obstawiono hajdukami bałabana, nie dopuszczając doń nikogo, nie pozwalając mu donosić żywności innej poza tą, którą go karmiono, a przy której przymierał z głodu. Tak go wytrzymano przez cały miesiąc. Tymczasem bałaban, nie ufając bardzo przyszłości i obawiając się prędzej czy później odwetu, Postanowił ubezpieczyć skarbiec klasztorny i cerkiewny. Wszystko, co było drogocennego, aparaty srebrne, szaty złotogłowiowe i haftowane, bibliotekę i wszystkie cenniejsze ruchomości, co wszystko razem miało dosięgać wartości 80 tysięcy złotych, spakować kazał bałaban na duży wóz, poszustny, zaś broń klasztorną, działka i muszkiety na dwa mniejsze wozy i odesłał to do swego stratyna. Wytrzymawszy Owłoczyńskiego przez cały miesiąc w więzieniu, uwolniono go nareszcie, ale na wychodnym wyprawiły mu mnichy bardzo niemiłe pożegnanie. Furiozi illi monacchi, jak się wyraża w protestacji swojej Owłoczyński, czerńcy, którzy przez cały ten czas chodzili uzbrojeni w kordelasy i półhaki, wpadli do celi, w której siedział utrapiony archimandryta, obijali go kijami i wśród obelg i bluźnierstw na religię katolicką, Wyrzucili go sromotnie z monasteru wołając – nie była tu Unia i nie będzie, i ty, choćbyś sobie i drugi przywilej od króla Imci wyprawił, przecie byś niedługo tu z nami żył. Aby go zaś bardziej jeszcze przepłoszyć, czerńcy dali po dwakroć ognia ze swoich półhaków nad głową uciekającego archimandryty. Jeszcze i potem zajściu Owłoczyński nie czuł się pewny zdrowia i życia i uciekał się pod opiekę króla, który między nim a Bałabanem założył wadium w kwocie 25 tysięcy złotych. Aleksander Bałaban umiera w roku 1637, a król konferuje wakujące po nim starostwo trębowelskie jego bratu Jerzemu. Tego Jerzego pełne są akta halickie. Charakteru burzliwego, porywczy, zuchwały, nieprzebierający w środkach, ciężki sąsiadom, utrzymuje na swoim dworze liczny oddział dragonów pod komendą Niemca-Grygiera, najeżdża szlachtę jak na przykład w roku 1642 Bełzeckich, synów Kasztelana Halickiego, którym pustoszy Berezów, mści się krwawo każdej urojonej czy prawdziwej obrazy i krzywdy. Po zemstę Kasztelanowi Połanieckiemu-Skotnickiemu za ojca Aleksandra, z którym Kasztelan miał za targi prawne, Nasyła na przejeżdżającego przez Rochatyn swoich pachołków, którzy szukają zwady ze służbą kasztelańską, wywołują starcie zbrojne i zarębują na śmierć Skotnickiego. Głośniejszym jeszcze niż z tych czynów stał się starosta Trembowelski z powodu swej wojny z Jabłonowskim i bardzo tajemniczej, ostatecznie niewyjaśnionej całkiem sprawy, Poniatowskiego. Wojna z Stanisławem Jabłonowskim nadwornym podczasem królowej Cecylii Renaty, toczyła się o perechińsko. Włość tę trzymał dożywotnie Aleksander Bałaban, a po jego śmierci Władysław IV dał ją w dożywotnie również posiadanie dekretem z roku 1637 Jabłonowskiemu w nagrodę za zasługi rycerskie w wojnach z Turkami, tatarami, Szwedami i Moskwą. Kwestyja była sporna, czy Perechińsko jest królewszczyzną, czy też własnością cerkiewną, należącą do halickiego monasteru Kryłosa. Bałabanowie, w których faktycznym posiadaniu było Perechińsko, uważali je za majątek cerkiewny, a siebie za jego administratorów i współwłaścicieli zarazem. Pod nieobecność Jerzego Bałabana, który według urodzenia i wakacji swojej szlacheckiej, jak sam powiada, w Husarską do obozu prowadził i przy panu wojewodzie bracławskim, hetmanie polnym koronnym, w obozie praesens był. Jabłonowski intromitował się w Perechińsku, oczywiście niezwykłą formalnością woźnieńską, bo ta byłaby się na nic nie zdała, ale zbrojną ręką, gdyż rządca Perechińska z ramienia bałabanów, niejaki Sułowski, dobrowolnie ani zamku, ani włości oddać mu nie chciał, a okazany sobie mandat królewski rzucił z pogardą na ziemię. Intromisyja była zajazdem wykonanym przez silny hufiec, który osaczył zameczek w Perechińsku i chciał zmusić jego załogę do kapitulacji. Ale załoga, pozostawiona przez Bałabana, broniła się uporczywie, wytrzymywała ogień działek, odpierała szturmy i czekała od sieczy. Mimo osaczenia i gęstych czat rozstawionych przez Jabłonowskiego do koła Perechińska, Powiodło się jednemu z oblężonych przewinąć pieszo przez strażę i donieść Bałabanowi o napadzie. Łatwo było Bałabanowi, który był wówczas rotmistrzem husarskiej chorągwi, dać odsiecz Perechińsku. Pośpieszył na czele odpowiedniej siły zbrojnej, zniósł oblężenie zameczka, a rządce Jabłonowskiego, który już usadowił się, był we wsi, z despektem wypędził. Pomieszkawszy kilka dni w zameczku, Opatrzywszy go dobrze i zostawiwszy mu silniejszą załogę, odjechał bałaban do stratyna, pewny, że po otrzymanej nauczce Jabłonowski nie pokusi się już o Perechińsko. Ale Jabłonowski nie dał za wygraną. Ledwie bałaban odjechał, podczas czy wyruszył na Perechińsko w czterystu ludzi z waryczów i opryszków, jak mu zarzuca później strona przeciwna, z armatą różną, działkami i hakownicami a ponownie obległ zameczek, tym razem już ze skutkiem. Dziury w chałupach chłopskich wysiekawszy, przez nie do zamku strzelano, cztery godziny go dobywano, pod zamek podstąpiwszy, parkany wysiekłszy, armatami dziur kilka wybiwszy, zamek opanowawszy, czelać wszystką będącą wysieczono i pozabijano. Rzeczy wszystkie w skarbcu, skrzynie z szatami i innymi rzeczami zabrano bałaban do swojej protestacji dodaje bardzo długi rejestr zabranych w zamku kosztownych ruchomości najznaczniejszą jego część zajmuje bogata i obfita bardzo garderoba nieboszczyka aleksandra bałabana dołomany i ferezyje bławatne adamaszkowe atłasowe aksamitne podbijane sobolami rysiami ze złotymi pętlicami i guzami dalej broń i przybory rycerskie rzędy Szable, koncerze, a wszystko to od złota i drogich kamieni. Bałaban taksuje wartość tych przedmiotów na sześćdziesiąt tysięcy złotych i dodaje, że Jabłonowski odarł także do naga całą załogę i szlachtę stronników jego, którą zastał w zameczku. Miał się nad to dopuścić żołnierz podczas jego wielkich okrucieństw, bo. Na większą wzgardę i kontempt praw szlacheckich, ludzie Jabłonowskiego, ciała zamordowanych tyrannice, ze wszystkiego obnażywszy i z szat poobdzierawszy psom i bestyjom na pastwisko za zamek precz powyrzucali i onych chciał wydać nie chcieli. Co psi nie dojedli, kędyś ut asserunt pozakopywali, a potem szlachetnego Nowosielskiego, podstarościego zamku tegoż... Okrutnie zraniwszy, Simili modo z odzieży Wszystkiej odarłszy, wziąwszy koszulę Z trupa jednego, w koszulę tę skrwawioną ubrali I z zameczka bijąc kijami Z inszymi niedobitkami wypędzili A na większy żal i kontempt surowości prawnych Ciał pomordowanych ludzi wydać nie chcą I owszem potężnie bronią Które pod gołem niebem leżą I ptactwo rozmaite je pożera po tych krwawych zajściach rzecz oparła się o króla, do którego udał się Bałaban z remonstracją przeciw nadaniu Perechińska i z skargą na gwałty Jabłonowskiego. Król w roku 1638 wyznaczył osobną komisję do rozpatrzenia sprawy. W skład tej komisji weszli wojewoda bracławski Stanisław Potocki, kasztelan lubaczowski Wojciech Aleksander Przedwojowski, podczaszy koronny Jakub Sobieski, sędzia Ziemi Lwowskiej Adam Łychowski i pod starości grodu Lwowskiego Marcin Borkowski. Jabłonowski udowadniał przed tą komisją, że Perechińsko było zawsze majątnością królewską bałaban, przeprowadzał dowód przeciwny i usiłował wykazać przywilejami króla Kazimierza z roku 1470, który zatwierdził donację perechińska uczynioną przez księcia Fedora Olgierdowicza na cele cerkiewne, tudzież przywilejami Zygmunta I i Zygmunta Augusta, że sporna włość była dobrem kościelnym metropolii halickiej. Komisyja, przesłuchawszy strony przeciwne... A odwołując się na statut króla Aleksandra z roku 1504 i na konstytucję z roku 1598, według których takie sporne kwestie należą do Sejmu, uznała się niekompetentną do wydania wyroku. Bałaban od tej uchwały odwołał się do króla. Nie pomogło mu to przecież, bo wkrótce wyrok królewski, oparty na obszerniejszym historycznym wywodzie, przyznał Perechińsko-Jabłonowskiemu. Sprawa z Poniatowskim wygląda daleko gorzej niż sprawa perechińska i rzuca bardzo dwuznaczne światło na Jerzego Bałabana, który ściąga na siebie podejrzenie haniebnej zbrodni, popełnionej z chciwości i w sposób zdradziecki. Żył w mogilnicy szlachcic Jakub Poniatowski, ten tej włości i dwóch innych królewszczyzn, Romanówki i Chmielówki, Człowiek, który, jak to z licznych i niewątpliwych wskazówek w aktach wypływa, siedział na grubych pieniądzach, zebranych w nie bardzo czysty sposób, bo głównie z lichwy i podejrzanych interesów, znienawidzony przez sąsiadów, przez poddanych i własną służbę. Mnóstwo ludzi siedziało u niego w kieszeni. Pożyczał szlachcie, mieszczanom, żydom, rzemieślnikom, procesował się za wzięcie, ścigał dłużników. Obligi dłużne, membrany, inskrypcje i munimenta procesowe zapełniały w domu całe jego skrzynie. Taki człowiek, otoczony nienawiścią, a zarazem sławą wielkiego bogacza, musiał budzić ich ciwość i chęć odwetu. Był też ofiarą niejednego zamachu. Jak już wspominaliśmy poprzednio, w roku 1641 właśnie jego domownicy uknuli spisek przeciw niemu, a przy pomocy chłopów... Poddanych tak drapieżnego dziedzica, łatwo im było zająć i zrabować zameczek w Mogilnicy. Poniatowski puścił się był wtedy w podróż do Lublina na terminy trybunalskie, a słudzy jego urządzili nań zasadzkę między Kryłowem i Kosmowem, strzałami powalili na ziemię i jako zabitego zostawili w polu, sami zaś wraz z chłopstwem z Mogilnicy, Chmielówki i Romanówki opanowali i spustoszyli zamek. Zrabowano wówczas pięćdziesiąt tysięcy złotych gotówki ze sklepień zamkowych, rozdrapano kilkadziesiąt rekognicyj i obligów dłużnych, co by dowodziło, że rabunek odbył się za poduszczeniem, a przynajmniej za wiedzą niektórych dłużników Poniatowskiego. Zabrano srebra, klejnoty, broń, garderobę i tym podobne. Udział chłopów w zdobyciu i zdrabowaniu mogilnicy miał cechę otwartego buntu i zaniepokoił szlachtę sąsiednią, także Maryja Mochilanka Firlejowa i jej syn z pierwszego małżeństwa Piotr Potocki, wysłali swoich dragonów i piechotę na stłumienie tego ruchu, który groził rozszerzyć się i na ich włości. Nie był im za to wcale wdzięczny poniatowski, który skoro się wyleczył z postrzałów, wystąpił przeciw nim z oskarżeniem, że pod pozorem stłumienia chłopskiego buntu i ratowania jego majątku, Potocki i jego matka przyczynili się tylko do spustoszenia Mogilnicy i że po odbierawszy chłopom zrabowane kosztowności, przy sobie je zatrzymali, nie wyjmując i papierów między którymi znajdowały się właśnie dwa dłużne skrypta, jeden na 1500 zł, wystawiony Poniatowskiemu przez Firlejową, drugi na 4000 zł, wystawiony przez jej syna Piotra Potockiego. Jerzy Bałaban z dawna toczył wojnę z Poniatowskimi, a mianowicie z Andrzejem i Wojciechem, z którymi przychodziło do takiego zajątrzenia, że król założył między wrogiemi sobie stronami wadium 100 tysięcy złotych. Ale z tym właśnie Poniatowskim, o którego tu chodzi, z Jakubem, musiał utrzymywać stosunki, bo był u niego w ciężkiej finansowej niewoli. Poniatowski służył za młodu żołniersko i był towarzyszem broni ojca Jerzego Bałabana, Aleksandra, który go nawet wykupił był z niewoli tureckiej, a następnie zrobił administratorem wszystkich dóbr swoich latyczowskich, halickich i trębowelskich. Administrator Stał się z czasem kredytorem, poubezpieczał na dobrach sobie powierzonych rozmaite pretensje, a gdy umarł Aleksander Bałaban, nie chciał ustąpić z majątków, twierdząc, że oddane mu były zastawem. Od tego czasu datuje się nienawiść Bałabanów do Poniatowskiego, nienawiść bezsilna, tłumiona, ale tym samym coraz głębsza. Jerzy Bałaban, którego stosunki majątkowe w tej porze były już bardzo niepomyślne, musiał uciekać się do kieszeni Poniatowskiego, który chętnie pożyczał, ale raz pożyczywszy, jak ptak drapieżny, nie wypuszczał już ze szponów swoich ofiary. W roku 1643, regulując długi zaciągnięte u Poniatowskiego, sprzedał mu bałaban dobra swoje dziedziczne, ottynie, ucherniki, chrupków, chołosków, ciuczkowe. Grabicz, Glinki i Swobodę za 150 tysięcy złotych, z których Poniatowski wypłacił mu zaraz gotówką 35 tysięcy złotych. Resztę zaś po spłaceniu długów, jakiem obciążone były te majątki, uiścić miał w nieodległym terminie w Lwowie. Wkrótce po tej transakcji, w kwietniu następnego roku, zamordowano Poniatowskiego w Mogilnicy domownicy jego właśnie za poduszczeniem i przewodem ormianina łazara-toroszewicza który był starszym sługą poniatowskiego wtargnęli nocą do jego pokoju i śpiącego zamordowali w okrutny sposób bałaban Natychmiast po śmierci Poniatowskiego zajechał i objął na powrót sprzedane temuż dobra, a w zadziwiająco krótkim czasie wyrobił sobie u króla także dożywotnią donacyję na trzymaną dotąd przez zamordowanego Mogilnicę i należące do niej królewszczyzny, a to tytułem Nagrody za położone w czasie spokoju i wojny zasługi, a specjalnie za odprawione własnym kosztem świetne poselstwo do Siedmiogrodu. Tak wyglądają gołe fakta. Nie ma w nich na pozór nic podejrzanego. Bałaban odebrał sprzedane poniatowskiemu dobra, bo nie otrzymał za niecałej zapłaty. Wyjednał sobie z pośpiechem donacyje na mogilnicę, bo była wolna i spieszyć się było potrzeba, aby ktoś inny nie uprzedził go własce królewskiej. Ale oto występują na widownię dwaj synowcowie zamordowanego: Paweł i Wojciech. I wytaczają bałabanowi pozwy, które są wielce ponurym komentarzem do wypadków. Oto według tych pozwów wszystko, co się stało, było dziełem zbrodniczej machinacyi, a sam starosta trębowelski bałaban był jej inicjatorem i sprawcą moralnym. Fecit kui prodest. Bałaban chciał zagarnąć trzymane przez poniatowskiego królewszczyzny, chciał nieprawnym sposobem odzyskać sprzedane już dobra i postanowił zgładzić ze świata poniatowskiego. W tym celu uknął spisek z swoim powiernikiem, burgrabią zamku trębowelskiego, Ormianinem, Almazynem, Toroszewiczem, a kiedy poniatowski był w trębowli. Bałaban wśród obłudnych wynurzeń przyjaźni, we wszystkich spornych sprawach, jakie zachodziły między nim a Poniatowskim, porobił ustępstwa i okazał się tak łatwym i serdecznym, że Poniatowski naprawdę uwierzył w jego życzliwość. Poniatowskiemu potrzeba było starszego sługi, faktora, jak to nazywano, a Almazy Toroszewicz stręczył mu swego krewniaka, Łazara Toroszewicza, którego i Bałaban bardzo polecał i chwalił. Poniatowski przyjął Łazara, który odtąd w porozumieniu z Baławanem i Almazem przygotowywał zbrodnie, donosząc o wszystkim do Stratyna i Trębowli. Łazar wciągnął do spisku służbę Poniatowskiego i pozyskał ją tem łatwiej do swoich planów, że starosta Trębowelski przyrzekł jej bezkarność. Poniatowskiego zamordowano, a Łazar i jego wspólnicy porozbijali skrzynie, Zabrali dziesięć tysięcy dukatów w gotówce, klejnoty i wszystkie papiery, między którymi były ważne dokumenta, rekognicyje i intercyzy, a wśród nich także kontrakt sprzedaży, odtyni i dalszych przytoczonych już wyżej włości. Łazar wszystko to oddał Bałabanowi, który występując teraz jako starosta, kilku ze służby poniatowskiego Proforma uwięził i w zamku trębowelskim osadził celem zamaskowania własnego udziału w zbrodni, ale niebawem na wolność wypuścił. Następnie odebrał w posiadanie sprzedane już i w rzekomo całkowicie zapłacone dobra swoje, a czym najbardziej się zdradził, to właśnie dekretem królewskim nadającym mu mogilnicę, którego data, czwarty dzień po morderstwie, uważana być może za dowód, że Bałaban poczynił kroki o donację za życia Poniatowskiego, Oczywiście w nadziei jego bliskiej gwałtownej śmierci. Inspem internecionis. Ile było prawdy w całym oskarżeniu niepodobna orzec, mając przed sobą tylko fragmentaryczne akta procesowe i to prawie wyłącznie ze strony powodowej. Ale faktem jest, że Poniatowskiego zamordowano w nocy z dnia 29 na 30 kwietnia, a dekret królewski, przyznający po nim mogilnicę Bałabanowi, ma datę 4 maja tegoż roku. Faktem jest dalej, że Trybunał Lubelski w następnym roku ferował dekret, którym Jerzego Bałabana skazywał na infamię, orzekał nieważność przywileju królewskiego na mogilnicę, romanówkę i ich a nakazywał oddanie synowcom Poniatowskiego dóbr sprzedanych przez Bałabana. Ten pierwszy wyrok był zaoczny, a jako taki nie może być poczytany za stwierdzenie winy. Ale po jego obaleniu przez bałabana i po ponownemu podjęciu sprawy zapadł drugi, który skazywał starostę Trębowelskiego, również na infamię, a jego burgrabiego, almazego Toroszewicza, na karę śmierci. Bałaban i tym razem uzyskał od króla relaksacyjne infamii, jednakże z wyraźnym zastrzeżeniem, że przejedna stronę przeciwną. Trybunał ponowił swój wyrok, nakazujący Bałabanowi zwrócić sprzedane Poniatowskiemu dobra synowcom zamordowanego, a gdy Bałaban spełnić tego nie chciał, polecił staroście Lwowskiemu, aby Armata Manu za zbrojną pomocą szlachty zmusił go do tego. Synowcowie Poniatowskiego nie czekali jednak na taką egzekucję, która, jak wiemy z poprzednich przykładów, Rzadko tylko i z wielką trudnością przychodziła do skutku, i w roku 1645 sprzedali prawa swoje do tych majętności wojewodzie Podolskiemu i staroście Halickiemu Stanisławowi Potockiemu, a silna ręka wojewody w krótszej zapewne drodze zagarnęła to, co jej się należało. W tymże samym roku Jerzy Bałaban nie jest już starostą trębowelskim. Część czwarta Rody Halickiej Ziemi Buczaccy Ostatnia Jazłowiecka Jej Spadkobiercy Podział dóbr Jazłowieckich Bełzeccy Aleksander Ewaryst Teodor i bonaventura Walka Braterska Delatyn Łanczyn Turka Z rodzin szlacheckich Halickiej Ziemi obok Bałabanów Najczęściej występują w aktach Baworowscy, Bełzeccy, Błudniccy, Czuryłowie, Dzierżkowie, Giedzińscy, Golscy, Kazanowscy, Kuropatwowie, Kopycińscy, Ludziccy, Łychowscy, Makowieccy, Polanowscy, Potoccy, Stanisławscy, Skotniccy, Strusiowie, Wolscy, Podhajecka linia, Włodkowie, Zborowscy i w ich to domach... Utrzymują się głównie dostojeństwa i urzędy powiatowe. Dom starożytny Kołów już w czasie naszego opowiadania nie istniał. Dom Buczackich, jeden z najpierwszych w Ziemi Halickiej, upada na znaczeniu i fortunie. Dom Jazłowieckich, którzy się także piszą z Buczacza, wygasa na Hieronimie, a ostatnia tego domu Latorosil Jadwiga, córka Hetmana, wojewody koronnego. I wojewody ruskiego Jerzego, małżonka Andrzeja Bełzeckiego, umiera w roku 1641 niemal w niedostatku, pokrzywdzona przez zięcia swego Janusza Tyszkiewicza, wojewodę kijowskiego. W roku 1636 uciec się musi przeciw Tyszkiewiczowi do pozwów trybunalskich i do opieki królewskiej. Dotąd, będąc od zięcia swego ściśniona i ciężko chora. Żali się w swojej protestacji, nieśmiała i nie poważyła się przeciw niemu okrzywdy, bezprawia i gwałty zanosić skargi. Teraz nieco wolniejsza i bezpieczniejsza pod obroną króla jego mości, jako wszystkich sierot obrońcy, tę żałobę wnosi przeciw temuż zięciowi i pomocnikom jego zaciężnym, iż on, chcąc przez gwałt wycisnąć na niej zeznanie sobie majętności, ważył się ludzi wojennych, armatnych więcej nad tysiąc człowieka zebrać i w miasta i włości jej własne i dziedziczne wjechać i miast, miasteczek, wsi samych siedemdziesiąt zajechawszy, one mocą wojenną posiadł. To jest miasta Jazłowca trzecią część i zamku, także Gródka, Zaleszczyk i pięciu innych zamków w Morachowie, Czerlenicach, Jaroszowie, Andrzejowcach, Ułaszkowcach, tudzież Włoście wszystkie, wyliczone w protestacji, z których rocznej intraty jest 80 tysięcy złotych. Bełzecka zarzuca Tyszkiewiczowi, że lud niemiłosiernie niszczy, powołoszczyzny niesłychane z niego wyciąga, podatkami, okupami, składkami uciska tak dalece, że już z Włości Morachowskiej tysiąc, a z Jazłowieckiej osiemset chłopów uciekło. I ona tak uciążona, z majętności i honoru obrana, tak wielkich włości dziedziczka teraz do tego przyszła, że nad kondycją swoją dość podło i ubogo stan swój i żydło prowadzić musi. Szkody, jakie poniosła przez zięcia, likwiduje na 900 tysięcy złotych. Po ostatniej z jazłowieckich spadkobiercami byli czuryłowie, bo córka jej, Tyszkiewiczowa, wyprzedziła ją zgonem. W roku 1641 nastąpiła regulacja spadku. Ponieważ ten świat skazitelny ustawiczną odmiennością jako człowiek duszą żyje i tak dalej, czytamy w akcie spadkowym, co się wyraźnie post decessum sterilem przezacnej familii Jazłowieckich weryfikuje, bo nie tylko wysokich cnót pana Hieronima Jazłowieckiego, wojewody Podolskiego, ostatniego męskiego potomka, ozdobę i obronę ojczyzny, fata zawistne zajrzały, ale i panią rodzoną siostrę w pozostałych majętnościach, następującą dziedziczkę z oczu krewnych z żalem nieutulonym uniosły. Przeto po śmierci sławnej pamięci pani Jadwigi z Buczacza Jazłowieckiej, urodzonego pana Andrzeja Bełzeckiego małżonki, wielkiego niegdy hetmana koronnego Jerzego Jazłowieckiego córki i ostatniej potomkini bezpotomnie zeszłej. Wszystkich dóbr jazłowieckich sukcesyja na dom pana Zgoraja Czuryłów spadła i w dyspozycję sukcesorów od pani Anny Zbuczacza Jazłowieckiej Czuryłowej procedentium przypada. Sukcesorami z tego tytułu byli Stanisław i Mikołaj Czuryłowie, synowie Stolnika Sanockiej Ziemi, Marianna z czuryłów Stanisławska, Kasztelanka Kamieniecka, Anna Szczuryłów odżywolska, Starościna Winnicka. Katarzyna Szuryłów-Jarmolińska i Barbara Szuryłów-Stadnicka. Obok Jazłowca i wsi do niego należących masa spadkowa obejmowała dziewięć wielkich kluczów, a mianowicie Koszyłowski, Tłustecki, Korolowski, Grudecki, Czerlenicki, Bedrychowski, Bilecki, Myszkowski i Kapuściański. Miasto Jazłowiec podzielono fizycznie. Każdy z spadkobierców otrzymał część mieszczan i ormian jazłowieckich, a w zamku swoje pokoje, tylko kaplica i uzbrojenie zamku, to jest działa, prochy, ołowie i tym podobne, zostały przeznaczone komuniusu, dochód zaś z jarmarków przypadać miał alternatywę po kolei każdemu z spadkobierców. Znakomity i bardzo możny dom Bełzeckich, szarpany wewnętrzną rozterką, traci swą świetność i chyli się ku upadkowi. Bracia Bełzeccy, o których tu mówić będziemy, przypominają żywo braci Łochodowskich, znanych czytelnikowi z poprzednich ustępów tej książki. Jak tam, tak i tu wybucha namiętna waśń braterska. Jak tam, tak i tu dwaj bracia zwracają nienawiść swoją przeciw trzeciemu, jak tam, tak i tu chodzi o kwestie majątkowe. Czterej bracia Bełzeccy, synowie kasztelana Halickiego, Dzielą się w roku 1643 spadkiem ojcowskim, który był fortuną wielkich rozmiarów. Są to Aleksander Stanisław, Ewaryst Jan, Teodor Andrzej i Bonaventura Konstanty. O wielkości spadku, który przychodzi do podziału, świadczy najlepiej fakt, że bracia za podstawę ugody działowej biorą 150 tysięcy złotych rocznego dochodu. Najstarszy Aleksander Stanisław otrzymuje dwa klucze. Bełzecki i Cieszanowski i 50 tysięcy złotych gotówką do płaty, a nadto trzej młodsi bracia biorą na siebie obowiązek spłacenia ciążących na obu tych kluczach długów do wysokości 240 tysięcy złotych. Drugi brat, Teodor Andrzej, dostaje klucz Wołczkowski i 150 tysięcy złotych w gotówce, a dwaj bracia młodsi od niego spłacić mają z długów ubezpieczonych na tym kluczu 10 tysięcy złotych. Dwaj pozostali bracia, Ewaryst Jan i Bonaventura Konstanty, biorą dobra de latyńskie, ale dla trudności równego podziału, tudzież z powodu, że Bonaventura chce się oddać służbie publicznej, czyli jak się wyraża intercyza podziałowa, życzy sobie in publico de patria bene merreri, aniżeli rem o ekonomikam et familiarem tractare. Nie dzielą się fizycznie dobrami delatyńskimi, które obejmują blisko 50 wsi i miasteczek, lecz zawierają z sobą ugodę, według której Ewaryst nabywa od Bonawentury jego połowę za bardzo niską sumę 230 tysięcy złotych, która ma być spłaconą w 6 lat po zawarciu transakcji, a nadto płacić ma bratu po 20 tysięcy złotych rocznie. Zaraz, w parę lat po dokonanym podziale, Przychodzi do nieporozumień i procesów między trzema braćmi. O najstarszym Aleksandrze milczą w tej sprawie akta halickie. A w roku 1645 niezgoda braterska przybiera cechę otwartej wojny. Hasło do niej daje zajście między Teodorem a Ewarystem, które, nagromadzony materiał palny, przywodzi do wybuchu. Teodor jechał do kniażdwora wsi delatyńskiego klucza. I w połowie drogi, spotkawszy Ewarysta, zaprosił go, aby wstąpił w gościnę do jego zameczka w łączynie. Sceny, które się tu rozegrały, opowiada sam Teodor w następujący sposób. Zaproszonego brata, przyjął on w swoim domu z czcią i serdecznością. Podejmywał gościa, jak mógł najlepiej, ale Ewaryst przyjmował to wszystko w ponurem milczeniu z chmurą na czole. Teodor pytał go, czemu taki smutny i posępny? I czemu nie rozwesela go biesiada? Ewaryst odpowiedział wymijająco i nie zmienił humoru, nie tknął potraw podawanych i nie przepijał do brata. Przeciwnie, aby mu zrobić despekt, zamiast do niego wypił do swojego sługi, szlachcica Wierzchowskiego, ze słowami: Braciszku, za twe zdrowie. Wypiwszy, rzucił puchar i potłukł go w kawałki. Teodor, mimo to, usiłował udobruchać brata. Darował mu konia i prosił, aby sobie wybrał w jego domu, co mu się podoba, i wziął w upominku. Nic to nie pomogło. Ewaryst, zamiast bawić się z bratem, przywołał trębacza swego do komnaty, w której obiadowano, i kazał mu trąbić. Ogłuszające tarara rozległo się po izbie, a mimo próśb gospodarza, aby zaprzestano, trębacz na rozkaz Ewarysta popisywał się dalej swą sztuką. Nareszcie, około godziny pierwszej nocy... Ewaryst zabrał się do wyjazdu, a Teodor, nie mogąc go uprosić, aby został jeszcze i przenocował w łańczynie, dał mu karetę wygodną i pożegnał go po bratersku. Ewaryst, ujechawszy kawałek drogi, wysiadł z karety, dosiadł konia i wraz z czeladzią wrócił do zameczka, którego bramy nie były jeszcze zamknięte. Czelać jego rzuciła się z szablami na czelać Teodora powstała strzelanina i rąbanie się wzajemne, a w zajściu tem zabito jednego dworzanina Ewarysta i raniono kilku z jednej i z drugiej strony. Tak przedstawia całe zajście Teodor, ale w protestacji Ewarysta rzecz wygląda oczywiście całkiem inaczej. Według Ewarysta Teodor pod obłudną maską braterskiej miłości zwabił go do łańczyna... Tam zwady szukał, chłopów na niego zasadził, do jednego strzeladzi Ewarysta sam pierwszy wystrzelił, a gdy Ewaryst strzeladzią schronił się do karczmy, Teodor na we wsi w dzwony uderzyć kazał, broniących się w karczmie obległ i ledwie z życiem wypuścił. Sprawa wytoczyła się przed trybunał, a dekret, który w niej zapadł, dowodzi, że więcej prawdy jest w protestacji Ewarysta, aniżeli w tej niewinnej, a nawet sentymentalnej opowieści Teodora. Trybunał uwolnił ewarysta od winy, Teodor zaś, ponieważ swojej służby nie poskromił i sam cztery razy strzelał do dworzan ewarysta, skazany został na sześć tygodni wieży i na zapłacenie dziewięciuset osiemdziesięciu grzywien. Jak odsiadywał wieże w Haliczu, wiemy już z pierwszego tomu tej książki. Od tej chwili toczy się formalna wojna między braćmi. Następują zajazdy, oblężenia, krwawe potyczki. Obok Teodora staje przeciw Ewarystowi także najmłodszy z bełzeckich, Bonawentura, tytułujący się dworzaninem królewskim. Zarzuca on Ewarystowi, że przy podziale ojcowskiej schedy ciężko go pokrzywdził, że kiedy on w cudzoziemskich krajach przebywał, część fortuny ojcowskiej, jaka mu się sprawa należała, zagarnął, że przywłaszczył sobie bogactwa... I dostatki domowe, zgromadzone pracą, cnotą i zasługą przodków, że, będąc jego opiekunem, wydał majątek jego na łup kondemnat i banicyj, że go zniewalał do podpisywania aktów, które go obciążały, że w końcu wymusił na nim zrzeczenie się klejnotów i kosztowności pozostałych po rodzicach i wymógł niesprawiedliwą ugodę działową, której potem sam uczynić zadość nie chciał. Nie płacił mu bowiem rat rocznych, do których się zobowiązał. Na podstawie tej intercyzy działowej, Bonawentura powróciwszy z zagranicy i doszedłszy pełnoletności, wytoczył proces Ewarystowi i na mocy wyroku trybunalskiego zajął połowę dóbr delatyńskich. Kiedy już zamieszkał w zamku delatyńskim, gdzie także bawił brat jego Teodor, Ewaryst zebrawszy liczny oddział zbrojny i tłum chłopów z Dobryłowa, białej. Osławy, Czarnego Potoka, Berezowa, Turki, Hanusowa i innych wsi w liczbie około 500 ludzi, wzmocniwszy się nadto zaciągiem swawolnych żołnierzy w Lwowie, napadł na wsie objęte w posiadanie przez Bonaventurę, a potem podstąpił pod zamek delatyński i począł oblegać obu zamkniętych w nim braci. Ustawił naprzeciw zamku w dogodnym miejscu artyleryję, którą miał z sobą, i bombardował go za wzięcie. Łamiąc mury, niszcząc zamkową kaplicę i raniąc załogę. Bonawentura, wyszedłszy na basztę, zawołał z niej Ewarysta, prosząc go, aby zaniechał ognia i sam wszedł do zamku na braterską rozmowę. Ale Ewaryst odpowiedział na tę propozycje gradem pocisków ze swoich baterii, w których było cztery działa, dwa moździerze i dwanaście hakownic, i któremi kierował pop Andryj Namiestnik, a równocześnie strzelcy... Uformowani z górali Beskickich rozpoczęli gęsty ogień. Następnego dnia wysłał ewaryst popa Andryja pod zamek z wezwaniem do kapitulacji i z groźbą: Jeśli mi nie ustąpi zameczka, zapalę go i jego samego za nogi wywlokę i z tymi, co tam są. Gdy Bonaventura odmówił, strzelano dalej z taką zaciekłością, że aż działo jedno pękło. Chcąc koniecznie zburzyć zamek Bonawentury posłał ewaryst podziała do zamku w Turce, tymczasem jednak powiodło się interwencji i przyjaciół skłonić go do przerwania ognia i do pojednawczych rokowań. Ewaryst postawił jednak ciężki warunek, a mianowicie zażądał, aby Bonaventura podpisał skrypt, który mu przedłożył. Znajdując się w rozpaczliwym położeniu, udręczony głodem, pragnieniem i bezsennością, Bonaventura musiał się poddać konieczności i podpisał dnia 7 marca 1646 roku następującą intercyzę. Iż pan Bonaventura pretekstem jakimś prawnym zajechał majętność delatyńską, która dziedzicznym prawem panu Ewarystowi służy, wtedy pan Ewaryst, nie chcąc violentis modis pana Bonaventury ruszać, pozwala mu do tej przyszłej, da Bóg przewodniej niedzieli, wszystkiego tej majątności używania z takim dokładem, że wizissim w używaniu łojowej, lutowej i pani Boryszkowskiej nie ma go pana Bonawentura preapediować. Na przewodnią niedzielę mają w haliczu po dwóch przyjaciół wysadzić i na ich sąd totaliter zdać się. Z delatyna zameczka ma się pan Bonaventura zaraz wynieść. Jak tego dowodzi przytoczony tekst, kapitulacja nie usprawiedliwia dostatecznie narzekań Bonawentury. Człowiek bez sumienia, mając w ręku przeciwnika, nie takie dyktowałby warunki, a świadczy to bądź co bądź o dobrej woli Ewarysta, że spory z bratem oddawał pod sąd przyjaciół i z góry akceptował ich wyrok. Bonawentura, wyszedłszy jednak z opałów delatyńskich, zaprotestował zaraz przeciw bratu i ogłosił podpisany przez siebie akt jako gwałtem wydarty i nieważny. Przede wszystkim obaj bracia, Teodor i Bonaventura, postanowili nie ustąpić z Zamku Delatyńskiego. Ewaryst napadł wtedy po raz wtóry nocą na zamek w trzystu ludzi. Ubiegł go, wielu z załogi poranił, niektórych pozabijał, niektórych z sobą uprowadził, a wyzyskując korzystną sytuację i aby nie dopuścić, żeby się jego przeciwnicy wzmogli w siły do odporu, ruszył zaraz pod zameczek Teodora w Łączynie. Zdobył go i kazał zburzyć i roznieść do szczętu tak, że tylko kupy gruzów po nim pozostały. Odbywszy tak zwycięsko wyprawę przeciw braciom, powrócił Ewaryst do swego zamku w Turce, pewny spokoju na czas dłuższy. Zawiódł jednak w swojej rachubie. Teodor zgotował szybko zemstę. Z narażeniem fortuny zgromadził w bardzo krótkim czasie małą armię, która liczyła około 1200 żołnierzy jezdnych i pieszych. Jeden z dworzan ewarysta utrzymuje nawet, że byli między nimi czerkiesi i miała artylerię złożoną z siedmiu dużych dział i pięćdziesięciu hakownic. Z taką olbrzymią, jak na prywatne środki, siłą stanął pod turką i po dłuższym bombardowaniu uderzył do szturmu i zamek zdobył. Ewaryst, zwyciężony, wyszedł z zamku i prosił brata, aby się po ludzku obszedł z nim i z jego ludźmi. Teodor zamiast odpowiedzi oderwał szable od boku Ewarysta i oddał go pod straż swoim żołnierzom, a następnie zwyczajem praktykowanym przy wszystkich owczesnych zajazdach ogołocił zamek ze wszystkiego, co było w nim kosztownego: zabrał gotówkę, klejnoty, bogatą szatnię i kilka koni tureckich wysokiej ceny. Uporawszy się z łupem, kazał Ewarysta wsadzić na wóz, otoczył go silną strażą i odwiózł do swego zamku w Wołczkowie. Tu trzymał Teodor brata w więzieniu swojem prywatnym przez dwa tygodnie, a następnie, omijając gród Halicki, gdzie nie był pewny starosty, odwiózł go do Lwowa i, zaprezentowawszy w grodzie jako zbrodniarza pojmanego, in recenti, osadził w więzieniach tamtejszego zamku. Ewaryst, jakkolwiek mu to w więzieniu przychodziło z trudnością, za pomocą przyjaciół i prawników, Bronił się energicznie przeciw bratu i uciekał się po pomoc do dworu i do trybunału. Dwór był mu przychylny, mianowicie królowa Maryja Ludwika musiała mieć w życzliwej pamięci Ewarysta, którego poznała była jeszcze we Francji, i który na czeście jej przybycia do Polski wyprawił był świetny bankiet z niemałą utratą fortuny. Był nadto Ewaryst, posłem sejmowym, bezprawnie tedy samowolne więzienie go na zamku Lwowskim. Oburzyło niewątpliwie szlachtę w jej bardziej wpływowych kołach, a liczyć się z tym musiał zapewne i Trybunał na swojej kadencji Piotrkowskiej, bo stosunkowo bardzo spiesznie nakazał bezzwłocznie uwolnienie Ewarysta z więzienia, a osobnym dekretem przekazał rozsądzenie sporu między braćmi osobnemu sądowi polubownemu, w którego skład wejść miało trzech arbitrów, wybranych przez każdą stronę, a nadto trzech urzędników ziemskich-halickich, a mianowicie sędzia, podsędek i pisarz. Ewaryst, uwolniony z więzienia, mianował ze swej strony trzech arbitrów, ale bracia jego Teodor i Bonaventura uczynić tego nie chcieli, a kiedy w następstwie dalszych dekretów trybunalskich, ewaryst usiłował dokonać prawnej intromisji i objąć swoją połowę dóbr delatyńskich, i w tym celu zjechał z asystencyją urzędową na miejsce, bracia zgromadziwszy około 1500 zbrojnych najemników, przeważnie Węgrów, Wołochów i Niemców, oparli się zamierzonemu aktowi i w taki sposób powitali Sąd Ziemski i arbitrów ewarystowych, że ledwie spieszną ucieczką uratowali zdrowie, a może i życie. W następstwie tych zajść zapadł przeciw Teodorowi wyrok infamii i konfiskaty majątku i przyszło do tego, że król mandatem dobra, jego jure caduco... Przepadające na rzecz skarbu, nadał Ewarystowi. Wiemy jednakże, jak mało znaczyły takie papierowe kaduki, które Natyriusz musiał sobie sam zdobywać prawem i lewem, i Teodor tedy pozostał w nienaruszonym posiadaniu swoich majętności, a pobłażliwa zawsze bracia szlachta uchwaliła tegoż samego 1649 roku na Sejmiku Halickim wstawić się za nim i między postulatami swymi umieściła polecenie. Imć pan Teodor Bełzecki, że suplikuje ad clementiam jego królmości, wnosić zanim będą instancyje swą ichmość, panowie posłowie nasi. Ewaryst tymczasem bawił na dworze przy boku królewskim i pilnował swoich spraw. Nie pominął niczego, aby pokonać braci i zmusić ich do zwrócenia mu części dóbr delatyńskich Uciekł się nawet do środka wielce niezwyczajnego, którym bardziej zagroził Teodorowi, aniżeli najsurowszym dekretem króla czy trybunału. Oto oddał majątność swą delatyńską pod opiekę i obronę chłopów, środek nie tylko bardzo oryginalny i w oczach szlachty prawie potworny, ale podwójnie niebezpieczny w porze, kiedy po świeżym, zaledwie i to niecałkowicie jeszcze stłumionym buncie chłopskim w halickiej ziemi, tliło się jeszcze za rzewie społecznych rozruchów i z lada podmuchem mogło rozgorzeć nowym pożarem. Ewaryst wysłał odezwę opatrzoną podpisem swoim i pieczęcią i kazał ją ogłosić chłopom dóbr delatyńskich. Ewaryst, Jan z Bełzca, Bełzecki, pokojowy króla jego mości dworzanin. Namiestnikowi, władyczemu po majątnościach moich i inszych, świaszczennikom, atamanom, dziesiętnikom, pobereżnikom, przystawom nad jakimkolwiek dozorem i inszym poddanym po majętnościach moich we włościach tureckich i delatyńskich zdrowia dobrego życzę. By mnie nie usługa obecna króla jego mości dotąd trzymała, radbym był tak złych czasów, kiedyście tam od swych sąsiad, a swawolnych cudzych poddanych uciemiężeni byli, z wami przemieszkać pogotowił teraz, kiedy to już swawolnictwo pogromione i pokój Pan Bóg krajom wszystkim przywrócił, jechałbym do Was. Ale że mnie też usługa jeszcze kilka niedziel przy boku króla, imci zatrzymać musi, w niebytności mojej, jakoście i przez ten czas byli życzliwymi, proszę Was i do końca bądźcie. Pana Zaleskiego po staremu chce mieć dozorcą, i kogo on na miejscu swojem starszym nad Wami postawi. Żałuję, że mi tak siła sług i poddanych poginęło, ale iż to wola boża była, trudno się przeciwić. Musi wszystko w zapomnienie pójść, bo to znać za grzechy nasze Pan Bóg pokarał. Jeśli zaś u sąsiadów naszych znajduje się rzeczy moich pobranych, proszę was przysiłujcie ich, ażeby mi wrócili. Tę ja wam życzliwość przyjechawszy, będę chciał odwdzięczyć i pofolgować w tem. O co mnie będziecie prosić. Zatem was Panu Bogu oddaję. Dan w Krakowie na szczęśliwej koronacji króla Imci Jana Kazimierza w miesiącu styczniu roku 1649. Pismo to odniosło taki skutek, że chłopi de latyńskiego klucza zajęli groźne stanowisko wobec braci Ewarysta, jako współwłaścicieli tej Włości, i Teodor skarży się, że wskutek takiego podburzenia Poddani wypowiedzieli mu posłuszeństwo i zaprzestali płacić daniny i czynsze, a on sam nie czuje się bezpiecznym życia swego między nimi. Wojna między braćmi, prowadzona wszelką godziwą i niegodziwą bronią, pozwami i zajazdami, prawem i intrygą, zajątrzając się z każdym dniem, coraz bardziej groziła zupełną ruiną fortuny i sławy domu Bełzeckich. W roku 1650 sam król Jan Kazimierz osobiście pośredniczy między powaśnionymi braćmi i proponuje znowu sąd rozjemczy, do którego obie strony mają wybrać po trzech przyjaciół. Imieniem ewarysta król sam wyznacza trzech arbitrów, a mianowicie Krzysztofa Zawisze, marszałka nadwornego litewskiego, księdza Jana Gębickiego, sekretarza Wielmożnego Koronnego i Stanisława Firleja podkomorzego lubelskiego. Teodor i Bonaventura wybierają Mikołaja Prażmowskiego, kanonika krakowskiego, Piotra Ożgę, pisarza ziemi lwowskiej i Adama Feliksa Łaściszewskiego, podsędka Sochaczewskiego. Sąd ten reguluje, dyferencyje majątkowej natury zachodzące między Ewarystem a Teodorem, a nadto orzeka, aby Teodor króla przez panów senatorów kondygnę przeprosił – i aby Ewarysta z wszystkich protestacji i pretensji kwitował. Ponieważ Teodor skazany był już wyrokami Trybunału na wieżę, więc sąd rozjemczy oddał kwestyję odsiedzenia wieży w ręce króla, od którego łaski zależeć będzie, czy Teodor odbyć ma te karę lub nie. Teodor ma w końcu wydać Ewarystowi czelać swoją nieszlacheckiego pochodzenia, która brała udział w zbrojnych najazdach. Ewaryst natomiast ma kwitować brata z wszystkich procesów i akcji sądowych, jakie mu wytoczył, ma ius caducum, jakie otrzymał od króla na majętności Teodora, renuncjować na jego ręce i ma odprawić wszystką służbę szlacheckiego pochodzenia, która tak na zdrowie, jak na honor Teodora godziła. Sąd w końcu dekretuje, że obaj bracia. Przeprosić się mają wzajemnie in loco aliquo publico, to jest w kościele, umarzając wszystkie po ten czas między sobą niesnaski i nieprzyjaźnie. W sporze zaś między Ewarystem a Bonawenturą wyrok sądu stanowi, że Ewaryst ma oddać temu bratu przypadającą na nim w spadku po ojcu część dóbr delatyńskich za zwrotem 215 tysięcy złotych który był, za nią już wypłacił Bonawenturze, a Bonawentura oddać ma Ewarystowi bibliotekę delatyńską, która musiała być bardzo bogata, skoro stanowiła jeden z przedmiotów sporu. Niesnaski wzajemne, Ewaryst i Bonawentura obopólnie umarzają i Bondigne obłapić i przeprosić się mają. Wyrok ten... Nie podobał się Teodorowi i Bonawenturze, i mimo że przed zebraniem się sądu polubownego obie strony ślubowały słowem szlacheckim i honorem żołnierskim, verbo nobili et sacramento militari, że się orzeczeniu bezwzględnie poddadzą, przyjmując je pro rato et grato, obaj bracia nie uznali dekretu i wyjechali z Warszawy. Ewaryst, Zarzuca im, że tylko dlatego przyjęli sąd polubowny, aby odwlec sprawę i aby uniknąć sądu sejmowego i ostatecznego wyroku, który miałby opiewać na infamię. Ewaryst chciał przeszkodzić ich wyjazdowi i termino takto zniewolić ich do stawienia się przed sąd sejmowy, ale bracia, lekceważąc sobie pozwy trybunalskie i królewskie, ujechali ze swej gospody, odgrażając się na jego życie i zdrowie. Było to z ich strony złamanie słowa szlacheckiego i żołnierskiego, lekceważeniem wyroku wydanego za inicjatywą i przy osobistej interwencji króla, dopuścili się obrazy majestatu, jakoż sąd marszałkowski skazał Teodora i Bonaventurę zaocznie na jednotygodniową wierzę i wezwał ich do poddania się dekretowi sądu polubownego pod zagrożeniem banicyi i infamii. Nie śledziliśmy już dalej historii tych waśni braterskich, która znacznie wybiega poza porę objętą naszym opowiadaniem. Poprzestajemy więc na zapisaniu, że wojna między braćmi trwała nadal i że Teodor i Bonaventura, którzy dotychczas zgodnie walczyli z Ewarystem, powadzili się niebawem także między sobą. I w tymże samym 1650 roku, w którym odbywał się bezskutecznie sąd polubowny w Warszawie, przyszło między nimi do otwartej wojny. Bonaventura urządził zbrojny napad na Teodora, zajechał dobra delatyńskie i wypędził go z nich przemocą. W zajeździe tym zagrabił bonaventura w żupach delatyńskich wielkie zapasy soli, które nagromadziły się dla braku odbytu w czasach rozruchów i trwogi. I dosięgały ceny 10 tysięcy złotych i przywłaszczył sobie sto tysięcy wozów drzewa nawiezionego przez trzy lata na potrzeby żupy. Bratobójcza ta wojna była smutnym epilogiem historii bardzo możnego i świetnego niegdyś rodu, odtąd głucho o Bełzeckich w ziemi halickiej.